W jaki sposób ADHD wpływa na życie codzienne? Jak można sobie radzić z trudnościami, jakie ono przed nami stawia? I czy jest w ogóle jakiś magiczny sposób, który poprawia jakość życia osób z ADHD? Między innymi o tym oraz jak w ogóle rozpoznawać, diagnozować i później żyć z ADHD dowiecie się z tego odcinka podcastu. Cześć, nazywam się Jan Urbanowicz, a to jest podcast Inna Kultura. Przeprowadzam w nim rozmowy z moimi gośćmi na rozmaite tematy, m.in. dotyczące społeczeństwa, zdrowia psychicznego, natury oraz nauki. Jestem zdania, że kultura to coś więcej niż filmy i seriale, które oglądamy, czy książki, które czytamy to świat, który nas otacza. Chcę, abyśmy razem spojrzeli na niego z nowej perspektywy. Zapraszam Cię więc do odkrywania go wspólnie. A jeśli ten podcast Ci się spodoba, wesprzyj mnie dowolną kwotą na Patronite lub udostępnij podcast w swoich mediach społecznościowych, aby pomóc mi dotrzeć do nowych słuchaczy. Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o ADHD, a moimi gościniami są Marta Cieśla, psycholog i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Cześć Marto. Cześć, dzień dobry Państwu. I Karolina Cigarsadowska, również psycholożka, psychoterapeutka i biotechnolożka, z tego co znalazłam informację. Dokładnie, cześć, witam serdecznie. Dobrze, to mamy przed sobą rozmowę na temat, który jest niezwykle obszerny. Pewnie byśmy mogli tutaj bardzo długo o nim rozmawiać, co mam nadzieję częściowo tak nam wyjdzie. Ale żeby nie przedłużać, zacznijmy. Bo będziemy rozmawiać o ADHD. Z tak z różnych perspektyw sobie ten temat ugryziemy i ja przede wszystkim chciałbym, żeby ta nasza rozmowa trafiła do ludzi, którzy nie wiedzą za bardzo yy, za o ADHD, tak, czyli nie są osobami za ADHD, które już się tam, wiecie, samokształcą od, o, od dłuższego czasu, tylko bardziej osoby, które chciałyby poznać ten temat, bo na przykład mają znajomych za ADHD, albo partnerów, czy partnerki, czy, czy tak samo ludzie, którzy na przykład. Gdzieś tam o tym czytali, coś tam o tym słuchali, i troszkę podejrzewają, że może ich to dotyczyć i żeby tutaj dostali taką garść informacji, yy, czy na przykład warto pójść yy, się zdiagnozować bądź obalić tą yy, samowstępną diagnozę. Więc taki trochę mam cel i chciałbym, żebyśmy sobie o tym porozmawiali. Dlatego pytanie otwarte, kto pierwszy ten lepszy, czym jest ADHD? Jak kto pierwszy ten lepszy, ten zawsze ja. Yy. Taką mamy tutaj naturę z Karoliną, a dechady najprościej mówiąc, jest odmiennym typem układu nerwowego i budowy mózgu. Czyli możemy myśleć sobie o nim jako o. A typowym rozwoju układu nerwowego i mózgu, które będzie skutkowało w tym, że będzie przetwarzało bodźce dochodzące z zewnątrz w inny sposób niż typowo. I to jest najważniejsze, bo kiedy będziemy myśleć o ADHD w tej chwili, to będziemy myśleć przede wszystkim w takim kontekście neuroróżnorodności. Ale ponieważ świat funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, to będziemy też mówić o zaburzeniu. Co to oznacza? To znaczy, że te objawy ADHD, o których za chwilę pewnie sobie trochę opowiemy, będą sprawiać cierpienie bądź utrudniać funkcjonowanie. Czyli ADHD samo w sobie, oprócz tego, że jestem atypowym rozwojem, to jeszcze posiadanie go wpływa na mój komfort życia i na to, jak ja działam. I ja może dopowiem, że e, tak jak Marta powiedziałaś o tym odmiennym sposobie funkcjonowania naszego układu nerwowego, że ta odmienność właśnie generuje pewne takie cechy, charakterystyki, które my potem nazywamy, jeśli zajmujemy się już potem diagnozą, właśnie tymi objawami, prawda? Że to właśnie te objawy wynikają, są bardzo ściśle zakorzenione w tej biologii i gdyby nie to, jak funkcjonuje nasza rzeczywistość, to mogłoby się okazać, że one. W alternatywnym świecie w ogóle objawami by nie były. Ale biorąc pod uwagę konstrukcję naszego świata, objawami są. Na szczęście ten dyskurs coraz głośniej mówi o ADHD i o objawach, jakie temu mogą, jakie mogą, mogą temu towarzyszyć. Ale na przykład, kiedy cofniemy się trochę w czasie, załóżmy do 15-20 lat, tak jak się mówi, czy nawet jeszcze wcześniej, ale jak się słyszało ADHD, to od razu było kojarzone to po pierwsze. Najczęściej z chłopcami, a po drugie, że ktoś biega, nie może usiedzieć w miejscu, tak? I po prostu nic. Nie, no, na pewno masz ADHD, ale tak naprawdę to ADHD a nie masz, pewnie tylko, nie wiem, jesteś jakiś dziwny, tak? Więc i to jest taki argument. Trochę to powracający w takich niektórych wypowiedziach, na temat tego, że nagle zaczęło się dużo ludzi za DHD pojawiać, że to może jest jakaś moda, albo ludzie szukają wymówki do jakichś swoich zachowań. No, ale oczywiście tutaj pozwolę sobie odpowiedzieć. Ja nie do końca tak jest, ponieważ to po prostu jest związane z tym, że jakieś te diagnozy nie były stawiane, tak? Więc, więc to nie dlatego, że, że, nie wiem, magicznie w roku którymś przekroczyliśmy barierę i ludzie z ADHD zaczęli się pojawiać znikąd. Na pewno jest tak, że to, co bardzo wpłynęło na tą statystykę dotyczącą ADHD, jest to, że zaczęliśmy diagnozować dorosłych. Bo przez wiele lat myśleliśmy o ADHD jako o zaburzeniu dziecięcym. Czyli na, człowiek rozwijał się, za DHD miał, a potem wyrastał, stawał się dorosły, no i miał inne powiedzmy problemy, tak? A tutaj dochodzimy do takiego momentu szczęśliwie w rozwoju nauki, że my już wiemy, że ten człowiek z ADHD rośnie dalej, ale ADHD. Jest z nim nadal. I on oczywiście w różny sposób nauczy się tego funkcjonowania. Więc stąd możemy mieć więcej takiego poczucia. Z drugiej strony, dużo lepiej i mamy dużo większą czułość na kobiety i dziewczynki. Czyli tak zwany niewidzialny ADHD, który oczywiście występuje też u mężczyzn, ale statystycznie rzecz biorąc częściej u kobiet i u dziewczynek, czyli taki ADHD, którego nie widać. Bo właśnie nie ma tam tego, rozbiegania, o którym ty powiedziałeś. Nie ma tego rozbiegania, tak. Chciałam, chciałam dodać, że ta cecha, prawda, o której opowiedziałeś, która fachowo będziemy ją nazywać nadruchliwością, rzeczywiście kiedyś była takim, powiedziałabym, no sztandarem, na którym ta ADHD gdzieś tam się, się, z którym się kojarzyło, bo ona była po prostu najbardziej widoczna, ale też i ówczesny stan wiedzy był bardzo m, nakierowany, zresztą też się czasami mówi, że te kryteria diagnostyczne rozpoznawania też były bardzo właśnie Gdzieś tam nakierowane na takie zachowania bardziej typowe dla chłopców i ta nadruchliwość to było to, co było najbardziej widoczne. A my dzisiaj już, mając taką wiedzę, jaką mamy, wiemy, że ta nadruchliwość to jest tylko jedno z wielu oblicz, które ADHD może mieć, bo oprócz nadruchliwości mamy również impulsywność i mamy tak zwaną dysregulację uwagi nazywaną czasami zaburzeniami uwagi i to jest ten objaw, który w wielu momentach nie jest objawem tak z zewnątrz widocznym i nie jest objawem też bym powiedziała tak bardzo spektakularnym bo jeżeli mamy to dziecko prawda tego chłopca który tam biega, wspina się e, e, wchodzi za chwilę na szafkę, za chwilę coś zrzuci no to rzeczywiście to jest coś co otoczeniu robi bardzo duży kłopot otoczeniu, środowisku prawda a jeśli mamy małą dziewczynkę a potem dziewczynkę, która staje się dorosłą kobietą, która gdzieś, prawda, siedzi sobie, wykonuje swoją pracę, rozprasza się, ma kłopot, żeby tę pracę dokończyć, ma kłopot, żeby z tą uwagą sporo potem wrócić. To tak naprawdę ten główny ciężar problemu jest na niej. A na samym początku wcale nie tak bardzo na otoczeniu, tak? Bo to ona sobie nie radzi, to ona nie dowodzi, to ona po raz kolejny nie ogarnęła, że jest znowu deadline czegoś, bo zapomniała, albo to, to ona nie może skończyć tych zobowiązań, które wzięła na siebie. Więc myślę sobie, że to jest też ważne, żeby zobaczyć, że ten akcent trochę się e, e, przesunął już e, w naszym współczesnym widzeniu ADHD, że to nie tylko coś, co robi kłopot otoczeniu, ale to przede wszystkim coś, co może powodować ogromne cierpienie człowieka, często takie, które jest. Zewnątrz zupełnie niewidoczne, biorąc pod uwagę teraz jeszcze ostatni puzer, a może nie ostatni, kolejny puzer, który gdzieś do tego rozumienia dokładamy, że do tych objawów, o których rozmawiamy, coraz częściej włączamy również taką trudność w regulacji własnych emocji, nie? czyli tak zwaną tą dysregulację emocjonalną, która znowu przyczynia się do dużego cierpienia i trudności w codziennym funkcjonowaniu. I znowu do tej pory nie zawsze w ogóle była e, wiązana czy widziana w kontekście ADHD, a e, coraz częściej postuluje się, że jest bardzo ważną, e, bardzo ważną jego częścią. Ja tu jeszcze przytoczę takie dane, które znalazłem, że jeśli chodzi o ADHD w Polsce, to szacuje się, że jeśli chodzi o dzieci, to mają od 5 do 7%. A jeśli chodzi o dorosłych, od 2 do 5%, ale też z zastrzeżeniem, że w dalszym ciągu jeszcze się nie diagnozuje tych dorosłych tak wszystkich, więc może być ich znacznie, znacznie więcej. Ja sam no, znam, czy, czy bezpośrednio znam, czy jakby tam z, z jakiejś działalności w mediach społecznościowych osoby, które znałem na przestrzeni wielu, wielu lat, i nagle oni informują o tym, że oni mają ADHD. I też co wiele osób podkreśla, że ta. Ta diagnoza dała im przede wszystkim to, że nie to, że nie wiem, ich życie nagle diametralnie się zmieniło, tylko chodzi o to, że oni mogą sobie wtedy to jest to, Karolina, trochę o czym ty mówiłaś, że ktoś obwinia siebie, że nie dowodzi, że, że, że znowu coś zrobił źle, że oni mogą powiedzieć samym sobie, że to nie jest ich wina, tak? To jest po prostu jakaś tam część tych ich osobowości, ale on, nie ta, do, która jest od nich zależna, tak? Że to jest po prostu to, co oni są. Yy, z tą. Etykietką ADHD. I teraz jeszcze zwróćcie uwagę, że jak myślimy sobie o ADHD i pomyślimy o tym paradygmacie neuroróżnorodności, to możemy myśleć o tym zaburzonym rozwoju, ale możemy pomyśleć o tym, że to jest dysregulacja uwagi. A czemu nie doworzę? Dlatego, że jeśli nie wiem, że mój umysł działa nowe, ciekawe, szybka nagroda to nie umiem zarządzać swoją uwagą, swoją pracą, nie szukam takich aktywności, które będą właśnie dopasowane do tego, jak działa mój układ nerwowy. I to jest strasznie ważne, jeśli ja nie rozumiem, co to znaczy ta nadruchliwość prawda? A to nie jest tylko bieganie, ale to jest manipulowanie małymi przedmiotami, to jest gadotliwość i jeśli nie rozumiem, że żeby się dostymulować, żeby móc się skupić, ja się trochę muszę kręcić, trochę muszę czymś tam pisać, mazać na boczku, ja muszę manipulować rękami czy nogami i dzięki temu mogę się skupić na innych rzeczach, nie? Ale mogę pomyśleć też, co jest ze mną nie tak. Chodzę, łażę, bo myślę. No, myślę, bo żeby coś wymyślić, muszę sobie dołożyć więcej, prawda? Mogę sobie myśleć, kurczę, co jest ze mną nie tak? Impulsywny jestem bardzo, wybucham, a potem może się okazać zaraz. Jeśli mój układ nerwowy jest tak czuły, to ja muszę dobrze spać, dobrze jeść, dużo się ruszać, czyli dbać o to, żeby ten mój układ nerwowy był wyregulowany, bo wtedy ta moja impulsywność spadnie. I to jest całe klucz zrozumienia, że ja nie mam wpływu na objawy, czy one są czy nie ma, ale ja mogę rozumieć ich wagę. I to jest taka chyba najważniejsza rzecz. Po co się w ogóle robi tą diagnozę? Ja sobie myślę, dodam trochę do tego co Marta um, powiedziała, że um, jest taka metafora w ogóle ADHD, że ADHD to jest wiecie takie Ferrari. Koniecznie czerwone, bo one ponoć szybsze, prawda? Bez hamulców. I to jest coś, co myślę sobie, ta, ta metafora już jest starą metaforą. I myślę sobie, że ona we współczesnym rozumieniu ADHD gdzieś wymaga trochę do powiedzenia, że to nie chodzi tylko o to, że to Ferrari nie ma hamulców. To Ferrari jest super szybkie, ono w wielu momentach świetnie jedzie. Myślę sobie, że kłopotem jest to, że my nie dostaliśmy instrukcji obsługi do tego Ferrari, że jedziemy po niezbyt przyjaznych drogach różnych. I trochę to, o czym Marta opowiedziałaś, tak? Że jeśli ja rozumiem swój mózg, rozumiem trochę to, jak ja działam, rozumiem z czego wynikają pewne moje objawy i co mogę z nimi zrobić. Czyli mam instrukcję obsługi tego super szybkiego samochodu, to jestem w stanie nim satysfakcjonująco i zgodnie z tym, co jest dla mnie ważne w życiu, jechać. Jeśli nie rozumiem, to jest duża szansa, że będę po prostu się co kawałek wykolejał, no bo będzie to po prostu bardzo trudne. Tutaj Marta już częściowo, częściowo parę rzeczy poruszyła, ale jakbyśmy mieli w takiej prostej pigułce powiedzieć, jakie są objawy ADHD, takie, które po prostu wiecie, że ludziom się może zapalić taka żaróweczka, że oho, to może ja wezmę to pod uwagę i się, wybiorę się do specjalisty, żeby zrobić diagnozę. Okej, okay. yy, układając w takim razie. Trzy główne grupy objawów, takie zgodne z tym, co na ten moment w kryteriach diagnostycznych mamy. Pierwsza grupa to ta związana z uwagą. Czasami rozumiana jako zaburzenie tej uwagi, a myślę sobie, że teraz współcześnie bardziej jak takie rozregulowanie uwagi. Czyli w takim codziennym życiu, myślę sobie głównie o osobach dorosłych. To rozregulowanie mojej uwagi może polegać na tym, że mi jest bardzo trudno skupić się na tych rzeczach, które nie są dla mnie. W jakiś sposób atrakcyjne albo nagradzające. I to jest czasami paradoks, bo może się nam wydawać, że na no jak ktoś może mieć ADHD, jeśli świetnie skupia się, nie wiem, na jakiejś nowej grze komputerowej, tak? No albo potrafię, prawda, czytam, albo oglądam sobie jakiś super ciekawy serial i jestem świetnie na nim skupiona, a jak za chwilę mam usiąść do swojej pracy czy do czegoś, co, co gdzieś tam muszę zrobić, to jest mi bardzo trudno się skupić. To jest właśnie, myślę sobie, klucz, które obrazuje, na czym ta trudność z uwagą w ADHD polega. Że ta. Nasza zdolność do koncentracji jest jak najbardziej, tylko kłopot jest z tym, gdzie my tą zdolność będziemy przekładać i na ile będziemy w stanie ją utrzymać. E, czyli może się okazać, że jestem właśnie świetna w tym, że e, koncentruję się na rzeczach, które niosą w, te, w sobie te wartości, o których Marta powiedziała, czyli jest coś nowego, coś ciekawego, coś się dynamicznie dzieje, a będzie mi bardzo trudno tą uwagę utrzymać tam, gdzie dzieją się nudne, żmudne, powtarzalne. Rzeczy. I to może być nawet w ramach jednego mojego obszaru pracy. Czytam o czymś nowym, zaciekawiam się, to jest niesamowicie wzbudzające. Wiele godzin mam na to poświęcić, a potem mam na przykład złożyć to w artykuł, ja już się wszystkiego dowiedziałem na ten temat. E, nudne i żmudne. Więc to jest niezwykle ważne, żeby widzieć, że to jest naprawdę na niewielkich takich um, aspektach w ramach jednej rzeczy. To nie tylko chodzi o rzeczy takie przyjemne, rozrywkowe. Tak i czasami jeszcze y, drugą stroną tej monety, y, o której ty Marta teraz y, trochę powiedziałaś, jest też zjawisko hiperfokusu, które wiąże się właśnie z tym, jak ta uwaga działa, nie? Czyli trochę y, 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 po, polegające na tym, że ja właśnie potrafię się świetnie wgryźć w jakiś temat i się nim zaciekawić na maksa i w ogóle przeczytać cały internet już do końca na jakiś dany temat i dwa dni prawie nie spać, bo po prostu tak mnie to wciągnęło, a potem stwierdzić, nie, już w ogóle nie jest interes i już nigdy więcej nie wrócić. A jeśli muszę wrócić do tego tematu, to jest to właśnie okupione moim ogromnym, e, ogromnym nakładem e, pracy i e, takiego przymuszenia się. Nie? Czyli to jest trochę druga strona tej monety związana e, z uwagą, ale dysregulacja uwagi. Generalnie w życiu e, może się przejawiać e, też e, w takich sytuacjach, w których e, ja e, zapominam o różnych rzeczach, tak? W którym e, wiem, mam w pięciu miejscach zapisane, prawda, mam przypominajkę, a i tak okazuje się, że gdzieś mi wyleciało e, z głowy. E, może się wiązać również z tym, że gubię różne przedmioty, gubię rzeczy albo wkładam je w miejsca, prawda, zamyśliłam się, już się gdzieś rozproszyłam, ktoś tam, e, prawda, już do mnie napisał, więc ja czytam wiadomość, no i e, odkładam ważne dokumenty i potem zupełnie nie pamiętam, gdzie one są i tracę masę czasu na to, żeby je znaleźć. Ta trudność z uwagą będzie również pojawiła się w tym, że różne bodźce z zewnątrz. Czasami e, można by powiedzieć, że zupełnie pozornie e, e, dla człowieka o, powiem, neurotypowej budowie mózgu, są trochę wycinane z tła. Tak? Ja rzeczywiście potrafię się na danej rzeczy skupić i one mnie nie rozpraszają. To dla mózgu ADHD-owego nawet malutkie bodźce z zewnątrz, bo coś puknęło, coś piknęło, prawda? Ktoś mnie zawołał, e, a gdzieś tam coś e, zobaczyłam, że się dzieje. To są wszystko rzeczy, które będą mnie wytrącały. Trochę z tego, e, z tego mojego skupienia, i już powodowały, że moja uwaga, którą trochę jak taki budyń próbuję przykleić do danego zadania i tak sieć, prawda, bo teraz robię to, ona już trochę poleciała zupełnie za czymś innym. To trochę, to e... trochę tak jakby ten mózg był na takiej permanentnej czujce, nie? że po prostu mm -hmm. tylko coś się pojawi, od razu trzeba zareagować. Dokładnie. Mózg ADHDowy mówi wszystkie bodźce są równoważne. Na tym polega cały kłopot. Nie, to, to, o czym mówi Karolina. Nie wiem, co jest tłem, a nie wiem, co jest klu. To, co będzie też bardzo charakterystyczne i to wielu osobom doskwiera, to różne konsekwencje finansowe. Nie opłaciłem rachunku, nie wystawiłem faktury, pojechałem na wakacje, nie wziąłem stroju kąpielowego itd., itd. Czyli będziemy mieć takie aspekty, które będą już bardzo konkretnie doskwierały w życiu. I co jest szczególnie ważne, że tutaj nie będzie grało roli to, że ja wiem, że to jest ważne, tak? Czyli ja wiem, że jak nie wystawię faktury, na rozum, to mi nie zapłacą, ale wręcz fizycznie niemalże wstręt nie mogę tego zrobić. I to jest bardzo charakterystyczne dla osób z ADHD, że one mówią: Widzę pilność tej pracy, mhm. ale po prostu nie mogę. Mhm. I jest to bardzo, a jeśli już zaczynam się do niej zbierać, to jest to okupione moim ogromnym wysiłkiem, albo jest okupione bardzo ścisłym deadline'em, co do którego ja wiem, że już prawda. To jest coś, co sprawia, że deadline jest dziś o północy, więc po prostu rzucam wszystko i yy, cisnę do samego końca, bo yy, tak, taka zewnętrzna granica w postaci rzeczywiście już. Bardzo istotnych, często mocnych konsekwencji potrafi mnie przytrzymać, przy, potrafi przytrzymać tą moją uwagę przy danym zadaniu, ale to wiąże się bardzo często z moim wzbudzeniem, z moim wysokim poziomem stresu. Więc czasami mówi się, że osoby z ADHD w ogóle funkcjonują przez dużą część swoich różnych aktywności, no w takim podwyższonym stanie wzbudzenia, podwyższonym stanie stresu. I jest to coś, co bardzo, bardzo może człowieka obciążać. W kontekście tego, co Marta poruszyła, czyli właśnie tych takich konsekwencji wszelakich. To tak sobie myślę, że mamy takie ogólnie dość ciekawe i paradoksalnie trochę dobre czasy dla osób z ADHD, ponieważ technologia poszła do przodu, nawet ta technologia, którą wiecie, mamy każdy z nas ma w swojej kieszeni i są rozmaite narzędzia, które takim osobom z ADHD mogą pomagać, tak? Rozmaite nie wiem aplikacje, które trochę inaczej ogarniają kalendarz. W sensie nie jest to, wiecie, taka tabelka z kratkami i z dniami tygodnia, tylko trochę, trochę inny sposób. Jest nawet taka aplikacja, nie pamiętam w tym momencie nazwy, ale nawet sami twórcy i ludzie, którzy oceniali tą aplikację, sami piszą, że ojejku, w końcu coś, co mojemu ADHD pomaga ogarniać kalendarz, tak? Więc to jest, nie chcę mówić, że teraz ludziom jest łatwo, ale może być paradoksalnie trochę łatwiej. I tak i nie, bo dla ADHD Nowe, ciekawe, szybka nagroda. Wspaniale, nowa aplikacja, dwa tygodnie, miesiąc działa, potem spada wzbudzenie coś, co działało znowu muszę szukać nowego. Więc musimy zrozumieć, że nawyk dla osoby z ADHD jest na wagę złota, ale jest bardzo cenny. Z drugiej strony, ilość tego, możliwości zadziałania niesie ze sobą paradoksalnie dużo więcej problemów, bo ja muszę zdecydować, podjąć decyzję, a to muszę przeczytać wszystko o tych, a może inną aplikację, a może przetestować, a może sprawdzić, a może wykupić, to od razu zrobię subskrypcję, ale przecież odmówię, bo pierwszy miesiąc jest gratis, a potem karta, ale nie odmawiam, nie pamiętam, że podpiąłem karty, Podno ponoszę konsekwencje finansowe. Mówi się o czymś takim, co się nazywa ADHD tax, Czyli podatek od DHD na wielu poziomach, ale również finansowym. Czyli tych wszystkich, kiedy nie kupiłem biletu, zapomniałem, myślałem, że mam w aplikacji podpiętą kartę, nie miałem, to mi nie ogarnęło, bo różne rzeczy mi się wydaje czasem, że za mnie technologia ogarnie, a nie zawsze tak to działa. Tak, i to, jest, to są częste historie osób właśnie z ADHD opowiadające o tym, że często utykają na tym etapie technologii, która ma im pomóc pamiętać o różnych rzeczach. E, prawda? Gdzie już dokopali się do dziesiątej aplikacji i w zasadzie już wszystkie mają ustawione i wszystkie powinny działać, a nadal e, prawda? zapominają albo nadal to nie jest coś, co im rzeczywiście pomaga, a czasami wręcz utrudnia, bo poziom skomplikowany, tych systemów, jak czasami osoby z ADHD nam opowiadają o tym, prawda? W jaki sposób one planują, albo jakie mają przypomnienia, albo w jaki sposób mają listy zadań do zrobienia robione. tak? To, co, to wynika z tego, jak działa ADHD umysł, który trochę jak to drzewo, jak się rozgałęzia, prawda? Od jednego tematu przeskakuje zaraz dalej. No tak, jest, są, są urodziny, prawda? Mamy, trzeba kupić prezent, ale ten prezent, no to w zasadzie miałam taki pomysł, prawda? Że ona coś tam chciała, ale w zasadzie to samo to chciała jeszcze. Jeszcze ciocia, a w sumie byliśmy ostatnio na wakacjach, trzeba zabukować wakacje, ale ostatnio, prawda, ten i. Poziom komplikacji tych list w tych elektronicznych narzędziach często staje się, mam wrażenie, czymś, co bardziej utrudnia, bo też e, m, przypominając sobie trochę to, jak czasami osoby z DHD opowiadają o tym. Ja widzę las, w którym prawda, jest mnóstwo drzew i wszystkie te drzewa są tak samo ważne. I ja zupełnie nie wiem, gdzie, one się, gdzie ten las się zaczyna, gdzie on się kończy i e, m, prawda, od którego drzewa zacząć. To w zasadzie nie ma znaczenia. Więc myślę sobie, że ta technologia, prawda, może być z jednej strony czymś, co pomaga, ale wcale niekoniecznie. I wyszło jak zwykle. Chciałem powiedzieć coś takiego fajnego, ciekawego, optymistycznego, i już <gry> się okazało, że nie do końca tak jest. Ale tak, no ale to też pokazuje, że po prostu, że bez względu na to, jak do końca funkcjonuje nasz mózg w sensie tej czy tej osoby i co technologia nam nie daje, to zawsze jest i tak ważny ten czynnik ludzki, tak, że po prostu. Nieważne, jak technologia by była wspaniała, ona nie zrobi niczego za nas, że i tak musimy gdzieś tam w sobie znaleźć tą, nie wiem, nazwę to siłę i po prostu jakiś tam też ten tryb. Takiego skupienia na tym, że dobra, to muszę teraz opracować jakiś ten plan. I może być to czasami cholernie trudne, no ale chyba bez tego czasami no, nie ma innego wyjścia, tak? Ja nie wiem, że ten plan zawsze musi być taki, wiecie, yy, jasny, przejrzysty i w ogóle, tylko chodzi o to, żeby zawsze mieć jakiś koncept, że dobra, to w tej sytuacji trzeba będzie zrobić to i to. Zwróć uwagę, że to. On... Ten sposób myślenia twój jest bardzo charakterystyczny dla wielu osób, które właśnie nie doświadczają neuroróżnorodności, które mają takie poczucie trochę, że wystarczy sobie ogarnąć jakiejś rzeczy i że tam to zadziała. I to jest właśnie cały kłopot w tej komunikacji między neuroróżnorodnymi umysł umysłami a, a, a neurotypowymi, że to właśnie nie jest tylko kwestia... Organizacji czy zastrategiowania, bo każda strategia, którą przybierzemy, ona raz, to o czym mówisz, siła, nie? Kosztuje naszą energię, a dwa żywa DHD po jakimś czasie przestanie działać i musimy jej szukać dalej. A przecież to jest tylko jedna grupa objawów, nie? Bo my rozmawiamy tylko o dysregulacji uwagi. A gdzie dalsze? Okej, okay, zaraz sobie pójdziemy dalej, ale chciałbym się na sekundę przy tym zatrzymać i nie chciałbym, żeby moje pytanie zostało jakoś ignorancko yy, odebrane. Ale no, chyba też nie powinno być tak, że wiesz, że nie wiem, ktoś się ze wszystkim, załóżmy, nie wiem, nie, nie wypełnia jakichś zadań, nie, nie, nie opłaci, nie zrobi tego, tamtego, obiecał coś znajomych, po, po, znajomym, po czym tego w ogóle nie robi i tak dalej. No, też nie powinno dojść do tego, że ta osoba będzie. Robię tu taki cudzysłów stosować ADHD jako wymówkę, że ej, no nie zrobiłem, no ale ja mam ADHD. Nie, znaczy w sensie ja po prostu patrzę, że też nie powinno tak być, żeby w sensie, nie mówię, że te osoby robią to celowo, jeżeli, taki, jeżeli jakieś osoby to robią. Ale mogą się zdarzyć też takie osoby, które po prostu będą wszystkie wszystko, co czego nie zrobiły, zwalać na DHD. Jasne, i ja myślę sobie, że y, trochę to, co powiedziałeś, też odzwierciedla właśnie y, to, w jaki sposób osoby. Niedoświadczające tych objawów, prawda, jakby widzą trochę to stosowanie strategii, czy tą w ogóle myśl o tym, czym to ADHD jest, nie? Że no, z jednej strony, prawda, robi różny kłopot, no ale hello, no przecież życie tu trzeba wypełniać, tak? A no, to, że masz ADHD, to nie znaczy, że ty tu teraz możesz łamać, prawda, wszystkie przepisy i deadline, y, nie? I myślę sobie, że to w wielu momentach jest wiele osób z ADHD, które jest naprawdę bardzo dalekie w ogóle myślenia o tym, że moje ADHD będzie wymówką. Mam raczej takie doświadczenia, że w wielu momentach to jest raczej tak, że to, że mam ADHD i mam te objawy, wiąże się z ogromnym poczuciem wstydu i takiego, prawda, ciągłego, że ja nie dowożę, a powinnam i że absolutnie okej, okay, ja rozumiem, że ja mam takie objawy, ale muszę zrobić wszystko, żeby jednak w tych ramach i tych granicach jakoś się e, trzymać. I myślę sobie, że to jest też e, gdzieś e, jakby ważne, e, żeby sobie zobaczyć, że to jest czasami bardziej nasza obawa, że można to traktować jako e, pewną wymówkę, niż rzeczywistość, bo e, traktowanie ADHD jako wymówki ma krótkie nogi, w takim sensie, że bardzo szybko zadzieje się w życiu człowieka, który potencjalnie zacznie wchodzić w tą strategię, tak, no dobra, nie muszę tego robić, bo mam ADHD, prawda, tu nie oddam, mam ADHD. No bardzo szybko zacznie przynosić temu człowiekowi konsekwencje w postaci Ci tego, że ja nie robię w życiu tego, na czym mi rzeczywiście zależy i co jest dla mnie ważne. Nie, nie rozwijam się zawodowo, nie wiem, nie jestem w stanie pojechać na fajne wakacje, bo, prawda, mam ADHD i znowu nie zabukowałam, no i to dlatego, prawda? Czyli ta wymówka bardzo szybko zaczyna przynosić negatywne konsekwencje samej osobie, i myślę sobie, że to jest gdzieś ważne, żeby, e, e, że, żeby, żeby pamiętać, że to e, perspektywa bycia z zewnątrz, a perspektywa bycia jednak wewnątrz, bardzo często wiąże się z zupełnie innym spojrzeniem na daną osobę. I myślę sobie, że to jest jeszcze jedna rzecz, bo jeśli ktoś będzie szukał wymówki, to nie, nie musi mieć ADHD, może powiedzieć, że to beznadziejny, prawda? Partner, matka, dzieciństwo, system. Jak ktoś chce znaleźć wymówkę, to znajdzie. W czymkolwiek. I to jest kwestia osobowościowa, czyli tego, w czym wyrastamy, a nie kwestia związana z samym zaburzeniem rozwojowym, jakim jest ADHD. Ale myślę sobie, że w tej rozmowie, w tym kontekście musi paść jeszcze jedna rzecz. Że my możemy działać z ludźmi na zasadzie komplementarności. Czyli sprawiedliwie nie znaczy porówno. Ja i Karolina jesteśmy taki team, że każda z nas ma zupełnie inne Umiejętności flagowe. Ja jestem się w pomysłów, ja wymyślę, ja zacznę, ja zorganizuję początek, ja zadzwonię. Ale jak trzeba już trzymać termin, dopiąć do końca, zczytać, to jest to poza moimi możliwościami. I na zasadzie komplementarności Karolina wchodzi w te wszystkie miejsca, gdzie trzeba zrobić porządek, uporządkować, dopiąć, sprawdzić, dograć. Czyli tą bardzo ważną część. I mogłoby to budzić bardzo wiele trudności, gdyby każda z nas uważała, że musimy robić to samo. Ja bym powiedziała: Karolina, ty teraz musisz tam. Wymyśl 15 sposobów na. Nie? E ale tak samo możemy działać w rodzinach, w związkach i w pracy. I to jest chyba takie kluczowe, że jak myślimy o neuroróżnorodności, to myślmy o tym, co każda osoba może wnieść i pod warunkiem, że to będzie sprawiedliwie, co ta druga osoba. nie? Pomyślmy w rodzicielstwie, na przykład podawanie antybiotyku o tej samej porze koszmara matki. Masakra. Pamiętanie, wiem, ważne, pilność, ważne, zdrowie dziecka, zapomniałam. Ogromne poczucie wstydu. Ale być może mam partnera, który to ogarnie, albo mamę moją, której mogę powiedzieć, że będzie mi codziennie do mnie dzwonić. Ale ja tej samej mamie czy temu samemu partnerowi mogę dać inne swoje fajne cechy. I to jest chyba rzecz, która jest wspaniała, jak zaczniemy o tym myśleć, że wnosimy różne rzeczy. Tak. I nie chodzi o to, że ktoś, partner, znajomy, kolega, ma być naszym w cudzysłowie rodzicem, ale że my się wymieniamy niejako umiejętnościami, które mamy pod warunkiem, że rozumiemy, jak to u nas działa. Myślę, że to jest strasznie ważne, że wracamy trochę do tego, co powiedziałyśmy na samym początku, gdzieś co padło, nie? że jeśli ja nie rozumiem, jak te mózgi działają, jak działa twój mózg, jak działa mój mózg, to jest mnóstwo momentów, w których my możemy się zacząć, yy, zacząć haczyć. Ale trochę popłynęliśmy, mam takie wrażenie, prawda? Od tych objawów do relacji. Tak, ale ja bym chciał jeszcze jedną rzecz dodać, która też mhm. mi przychodzi na myśl, że... Wydaje mi się przynajmniej, bo to nie jest podparte żadnymi danymi, że niektóre osoby dorosłe, na przykład, zostały już zdiagnozowane, ale mimo wszystko mogą czuć jakieś poczucie wstydu tej, tej diagnozy, prawda? I wydaje mi się, że czasami e, 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 dobrym takim, mam nadzieję, że można to tak uznać, takim trochę, wiecie, popchnięciem w kierunku, żeby mówić innym, jest właśnie to, że żeby pamiętać o tym, że drugie osoby niekoniecznie muszą nas oceniać, ale mogą nas zrozumieć. Czyli właśnie kiedy w pracy, nie wiem, czasami, nie wiem, wiesz, że masz ADHD, ale nikomu o tym nie mówisz i w pewnym momencie ktoś ci mówi: "Ty no stara, no ale ty znowu nie, nie dopilnowałaś tego i tego, nie?" I wtedy można usiąść z tą osobą nawet nieoficjalnie, tylko po prostu gdzieś ją Wziąć na bok, czy nawet wyjść sobie na kawę po pracy i powiedzieć: Wiesz, co? Słuchaj, ja tego nikomu jeszcze w firmie nie mówiłem, nie mówiłam, ale ja mam ADHD i dużo rzeczy, które ja robię albo ich nie robię, są też z tym związane. Myślę, że warto sobie myśleć o tym, że inne osoby mogą też nas zrozumieć i wtedy powiedzieć: Okej, okay, dobra, to ja to wiem. I wtedy mogą brać po prostu na to poprawkę. Marta jakoś tak dziwnie się uśmiecha, ja się boję, czy ja nie gadam jakiś głupot. Ale na przykład ja mam, ta, ja mam taką sytuację, że mam koleżankę, która między innymi ma ADHD. Ja, ja dzięki temu, wie, wiecie, pewne zachowania mnie po prostu z natury irytują, jakieś tam zachowania ludzkie, że ktoś czegoś nie zrobi, bo całe życie tak miałem. Ale na przykład wiedząc, że ona to ADHD ma, to pomimo tego, że to może nadal mnie irytować, to już wiecie, to nie jest tak, jak, jak, jak w przypadku niektórych innych osób, tylko mówię okej, okay, dobra, ro, robię poprawkę i jakby przyjmuję to wszystko spokojniej. I tak i nie, bo musimy pamiętać, że to jest zawsze indywidualna decyzja i ona może przynieść zysk, ale może przynieść koszta. Bo mówimy o czymś takim w literaturze i wiemy, jaka decha stygma. Prawda? Czyli zawsze możemy się liczyć z tym, że ktoś może nas przyjąć, ale możemy się też liczyć z tym, że może nas nie przyjąć z tą informacją, albo wręcz w jakiś sposób ją potraktować inne. Z drugiej strony myślę sobie, że to, co jest ważne, to to, żeby powiedzieć właśnie, że tak mam i spróbować to zastrategiować. Czyli to, co, żeby to poszło dalej, to robimy taki pomost w przyszłość. Słuchaj, to umówmy się, może mi jest bardzo trudno z tymi deadline'ami, to jak już rozdajesz te zadania, to mi nie mów, że one są na tydzień wcześniej. Nie? Prawda? Czyli myślimy o tym, jak zastrategiować, czyli jak zarządzić tym objawem w tym naszym teamie, w tym naszym zespole, żeby było... Łatwiej, ale żeby jednak z tych wyzwań się wywiązywać. I to jest strasznie ważne, bo ADHD jest wyjaśnieniem, ale nie wymówką, tak? I jak jesteśmy dorośli, to ponosimy jednak odpowiedzialność za to swoje działanie. Nie? To jest... I to jest bardzo ważne. Więc jestem taka, zawsze myślę o tym ze spokojem i z zastanowieniem się, ale zawsze możemy mówić, słuchaj, ja tak mam, że mi jest trudno z. I nie muszę wtedy nazywać, że to jest ODHD. Mhm. Więc jak rozdajesz te zadania, to, to weźmy kilka dni wcześniej. Albo jak rozdajesz zadania, to ja bym wolał, lepiej będzie mi z taką, z taką częścią, a z tą będzie mi trudniej. Mhm. Czyli zbierając trochę to, co Marta powiedziałaś, to myślę sobie, że ważne jest, żeby pamiętać, że po pierwsze, to może znowu działać na różnych, na, na, w różnych kontekstach. W ramach tych samych ludzi, może się okazać, czy tej samej pracy, czy tej samej aktywności, że będą osoby, czy takie relacje, w których ja jakoś się odkryję, myśląc też e, oczywiście o takim bilansie zysków i strat, co prawda, i pewnym ryzyku, ale znowu, że będą też e, być może przestrzenie, w których ja będę się odkrywać na pewnym poziomie. Trochę to, co Marta powiedziałaś, tak, że nie zawsze musi pójść za tym pełna nazwa. Czasami i ludzie to bardzo dobrze kupują. Też mam takie doświadczenia historii klientów, z którymi e, pracuję, że bardzo często powiedzenie, słuchaj, wiesz, bo a wiesz, ja, ja tak mam, że y, prawda, y, y, trudno mi je zapamiętać, albo wiesz co, ja tak mam, że ja często gubię, to jakbyśmy mieli zapasowe, to by było super. Że to jest wystarczające. A rzeczywiście bardziej bezpieczne i z mniejszym ryzykiem. Więc e, to jest też chyba e, e, historia o tym, żeby pamiętać, że czasami wydaje nam się, że żyjemy w pełnej bańce. Ludzi, którzy właśnie są tolerancyjni, gdzieś rozumieją, też szanują tą odmienność, ale potem jak trochę z tej bańki wypuszczamy, wychodzimy, no to się okazuje, że świat w wielu momentach niestety taki nie jest i my musimy być bardzo na to gotowi, bo powiedzenie z radością, prawda, idź i opowiedz prawda, osobie, która wydaje ci się zaufana, że za, nie wiem, nie dotrzymujesz deadline'ów, bo masz ADHD, to jest w ogóle świetny pomysł, może się okazać czymś, co przyniesie naprawdę potem bardzo duże koszty. I znowu wyszło, że chciałem dobrze. Ale nie, tak serio, to, to tak. Oczywiście to, co ja przedstawiłem, to jest taki bardzo idealny scenariusz. To naprawdę taki, wiecie, byłoby super. Ja wiem, że to nie, nie działa tak i nie zawsze można sobie na coś takiego pozwolić. Bardziej chodziło mi o taki, wiecie, sposób myślenia. Tak jak ty, Marta, powiedziałeś, nie zawsze trzeba to nazywać. Ale można po prostu wyjść i powiedzieć, słuchaj, no ja mam tak, że jestem taki i taki, nie? Czy yy, nie, nie lubię pewnych czynności? Czy możemy coś z tym zrobić? Takie po prostu też wyjście z taką inicjatywą, że słuchaj, ty chcesz, żeby było tak? Ja też, tylko tak nie do końca tak umiem, więc może spotkajmy się gdzieś i porozmawiajmy nad rozwiązaniem. Więc jakby bardziej bardziej o to mi chodziło. A czy mogłybyście podzielić się, nie wiem, jakąś jedną, dwoma historiami? Totalnie anonimowo, bez zdradzania czegokolwiek, na przykład, co ludzi, jakie, jakie, że coś się wydarzyło, że ludzi tak popchnęło do tego, żeby się na przykład zdiagnozować, tak? bo jestem trochę ciekaw, gdzie, gdzie jest ten taki punkt, że ktoś na przykład, no wiecie, no pewne cechy osobowości ma już od wielu, wielu lat, nie ma żadnej diagnozy, no jakoś tam żyje, ale w pewnym momencie jest taki, że już, no kurczę, nie mogę. Że, że coś, coś, trzeba, coś trzeba zrobić, i pierwszym krokiem może być właśnie to, żeby się zdiagnozować. Ja myślę sobie, że w ogóle to jest i opisywane w literaturze, ale też my to obserwujemy, że są pewne konteksty życiowe. Tudzież okresy życia, w których tych diagnoz po prostu dzieje się więcej. I, e, jeśli chodzi o dzieci, to też jakby bardzo, bardzo to widać na różnych etapach edukacyjnych, gdzie trochę te diagnozy idą falami. E, a w dorosłości bardzo często e, taka diagnoza wiąże się z, albo z jakąś znaczną zmianą życiową. I ja mam dużo takich historii, na przykład e, szczególnie u kobiet e, pierwszego dziecka, czyli rodzicielstwa, że rodzicielstwo często jest takim doświadczeniem, w którym Dochodzi nam nagle bardzo dużo obowiązków, i to też takich organizacyjnych, bo ADHD z tą dysregulacją uwagi, e, prawda, prowadzi też do tego, że mi jest trudno planować, trudno organizować, trudno myśleć z wyprzedzeniem, trudno pamiętać trochę przykład Marty, prawda, trzeba dziecku podać lek, trzeba umówić wizytę, prawda, jest znowu szczepienie, tą szczepionkę czasami trzeba wcześniej kupić, gdzieś tam po receptę. Jest masa rzeczy, które wymagają planowania, plus jest bardzo duży deficyt potrzeb danej osoby, takich fizjologicznych. A jedna, też jedna grupa osiowych objawów, czyli ta związana z impulsywnością, jest też bardzo wrażliwa na ten deficyt. Także i jeśli ja nie śpię, nie dojadam, prawda, jestem w ogóle zmęczona, jestem w takim um, okresie życia, że ta energia, którą te, te momenty, kiedy ja mogę trochę swoje zasoby ładować, no jest, jest bardzo mocno nadwyrężona, to rzeczywiście też mi jest dużo trudniej kontrolować siebie i mam dużo mniej zasobów, żeby być może coś tam zastrategiować trochę, żeby gdzieś siebie przytrzymać, czy w jakimś zakresie. Się wyhamować. Czyli ten moment, w którym zaczyna się taka właśnie duża zmiana w życiu, w postaci macierzyństwa, jest często momentem, w którym kobiety albo się orientują, że to rzeczywiście może być ADHD, ale częściej zdarza się, że tak naprawdę zaczynają od tego, że to jest depresja albo jakieś zaburzenie z grupy lękowych, w taki sposób rozpoznane, a dopiero potem. My jak zaczynamy gdzieś tam sobie rozkładać na czynniki pierwsze i zaczynamy widzieć, skąd ta depresja w ogóle się wzięła, skąd te zaburzenia lękowe się w ogóle wzięły w takim momencie życia, to trochę dokopujemy się do tego, że tam pod spodem jest tak naprawdę inny sposób działania układu nerwowego. I to jest znowu bardzo charakterystyczna rzecz dla ADHD, że ono rzadko kiedy występuje potem w dorosłości samo, że tam zazwyczaj. I trochę takie są też te historie diagnoz, i to jest jakby drugi kontekst, o którym myślę, że gdzieś tam zdarza się często, że często w momencie, gdy ja mam właśnie takie przewlekłe, trudne do leczenia, wyzwania innego rodzaju, właśnie czy to zaburzenia nastroju, czy przewlekłe zaburzenia lękowe, gdzie już próbowałam i różnych terapii, i różnych leków, i różnych sposobów wsparcia, i czasem, prawda, już zrobiłam, mam wrażenie, wszystko, co mogłam zrobić, a. Jakby nadal problem powraca, to to jest znowu taki moment, w którym my często e, zaczynamy myśleć, a może to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Może tak naprawdę pod spodem jest coś, czego, czego nie widzimy. Ten aspekt związany z rodzicielstwem jest w ogóle bardzo ważny, bo drugi moment to często jest wtedy, kiedy moje dziecko się ma wyzwanie. Jest skierowanie do diagnozy. ADHD jest bardzo wysoko genetycznie dziedziczne. Mamy tam dziedziczność do 70-80% w zależności od badań. I to mówi z wysokim prawdopodobieństwem, że jeśli moje dziecko ma, to ja lub partner, rodzic, mamy. Jedno z nas bądź obydwoje. I ten moment, kiedy opisują objawy, dziecka i zaczyna się je kodować jako objawy typowe, ale zaraz. Ja tak miałem. U mnie tak wszyscy mają moja mama też tak ma, mój tato nie. Typy. Przecież to jest normalne. Się okazuje, że ta norma to jest subiektywna norma dla danego rodziny, gdzie ta neur neuroróżnorodność po prostu płynie. I to jest też taki dosyć często opisywane. Albo jeszcze z moich takich doświadczeń, zanim mm, zaczęłam tak dosyć mm, działać w social mediach, to bardzo wiele osób wcale nie trafiało z diagnozą. Tak? Czyli do diagnozy. Czyli trafiało to, o czym Karolina mówi, z innymi trudnymi wyzwaniami, i w toku wywiadu się okazywało, że tam jest ADHD w tle. A teraz jest taka dosyć duża grupa, która po prostu, no, przez to jak nam, prawda, działają social media wysypuje te treści raz, drugi zatrzymane i zaczynają widzieć i łączyć kropki. I mówią, kurczę, to chyba o mnie. I wbrew pozorom ta skuteczność autodiagnozy jest całkiem wysoka. Czyli dosyć sporo, nie wszyscy, bo jest część takich osób, które właśnie ma inne wyzwanie i dzięki temu też może je zauważyć, ale, ale wysypuje się, wysypuje, wysypuje, ogląda i mówi, kurczę, to jest o moim życiu. Ja myślę sobie jeszcze o takim kontekście pozarodzielskim, bo gdzieś też jesteśmy, myślę, w takim kontekście i też rzeczywiście to jest częste. Ale myślę sobie jeszcze o jednej grupie osób, które często orientują się w takim momencie, gdzie zawodowo zaczyna być trudno, ciężko. Jakby zawodowo myślę sobie tak edukacyjnie, zawodowo, nie? że jest też pewien, pewna grupa osób bardzo wcześnie na tej swojej ścieżce takiej zawodowej. Myślę sobie o studentach, gdzie bardzo często studia są znowu takim wyzwalaczem, bo nagle rozpada się dotychczasowa struktura co, odkąd, dokąd, tylko jest pół roku, prawda, nic się nie dzieje i e, m, prawda, na koniec jest egzamin ze wszystkiego i to jest I jeszcze bardzo jeszcze się z trudne. domu często wychodzi, tak? Tak, jeszcze prawda, wcześniej jeszcze jakiś mam rytm, a teraz w zasadzie to mogę przez pół roku w tym domu zalęgnąć i zostać i, i wyjść tylko na ten egzamin, więc to jest moment, w którym e, ludzie zaczynają sobie gdzieś widzieć, że no, co takiego jest, że inni e, mają jakiś plan, po trochu się jakoś tam próbują systematycznie uczyć gdzieś tam, jakoś zaliczają, a mi jest trudno, a drugi Taki moment to jest taki sygnał, w którym jest trudno utrzymać się w jakiejś pracy, je, jakby stałej. Czyli, że. Albo z jakiegoś powodu jestem zwalniany, albo bardzo często wcale to nie jest tak, że pracodawca mi dziękuje, tylko ja dziękuję pracodawcy, bo praca nie spełnia, nie wiem, już jest nieinteresująca, ja już nie mam siły dalej tego. No w ogóle jak znowu przyjdę do tej firmy i siądę przy tym biurku, no to po prostu chyba tam umrę. I to jest czasami taki etap w życiu, w którym ja rzeczywiście już jestem w czwartym miejscu, a czasami w ogóle zmieniam za każdym razem to, co w tej pracy robię. Przebranżawiam się, wkładam mnóstwo środków w to przebranżowienie. I orientuję się w takim momencie życia, że patrzę, że moi równolatkowie czy ludzie gdzieś z podobnej mojej bańki, to w ogóle już awansowali w tej swojej ścieżce kariery i gdzieś tam są na menadżerskich, dyrektorskich stanowiskach, a ja w zasadzie zacząłem piątą ścieżkę kariery i jestem cały czas juniorem, tak? Bo cały czas się uczę i zmieniam. No i pojawi się pytanie: no, co ze mną jest nie tak? Wieczni początkujący, czy ja jestem świetny w byciu początkującym, tak? To często pada. Bardzo też taki częsty moment to jest pisanie pracy magisterskiej, które po prostu zgniata i okazuje się, że byłem dobrym uczniem, dobrym studentem, ogarniam, mam intelekt, nie wiem, pracuję, robię różne rzeczy dookoła, a tej jednej rzeczy nie jestem w stanie dopiąć. I bardzo wiele jest takich historii, kiedy to napisanie pracy dyplomowej, w zasadzie się nie wydarza i to jest często to wykształcenie niedopięte mimo ilości pracy, która jest złożona, i mimo intelektu, bo to zawsze porównujemy do ludzi z moich bajki, nie? czyli o podobnym poziomie intelektu, możliwościach, prawda, tego, z czego wyszli i wyrośli. I myślę sobie, że ten kontekst, o którym Marta powiedziałaś, jest w ogóle czasami kosmicznie trudny też dla otoczenia, bo dana osoba ma wszelkie zasoby, żeby tą pracę napisać. Ma, ja mam wszelkie, ja znam strategię bardzo, czyli ja już w ogóle mam wymyślone te strategie, mam intelekt, mam wiedzę, mam środki, nie pracuję, mam czas, mam wsparcie rodziny, mam wsparcie partnera, mam wsparcie znajomych, żeby to zrobić. Wymyślam już przeróżne prawda sposoby, żeby tą pracę pisać, czy żeby kończyć daną rzecz, a mimo tego to się nie dzieje. I to jest myślę sobie bardzo trudne też do zrozumienia w takim kontekście z zewnątrz, jeśli ktoś um, albo nie. Um, po pierwsze, być może ma w ogóle nie rozpoznane to ADHD, albo być może środowisko nie rozumie, czym to ADHD jest. Bo z perspektywy z boku to może się wydawać. No, chłopie, ty masz wszystko, żebyś siadł i skończył. Odpalaj ten komputer, wchodź w ten plik, siadaj na tyłku i pisz, gdzie nie jest bądź problem. Leniem. Nie bądź leniem. I to jest łatka, która często dla dzieci, prawda, zdolne ale leniwy, czyli mam możliwości, mam potencjał, ale w tej strukturze świata, w której my żyjemy, nie jestem w stanie tych możliwości tego potencjału wykorzystać, nie jestem w stanie działać na miarę. Tego, jakie ja mam swoje, swoje możliwości, jak mógłbym, gdyby ten świat być może działał trochę na innych zasadach. I myślę, że to jest bardzo często mocno obciążające, prowadzące do kolejnych powikłań, z którymi często osoba trafi. Bo, tak, prawda, jak ja już trzy lata piszę tą pracę magisterską, czasem nawet nie trzy, czasem, prawda, półtora roku, to ja trafię z depresją, zaburzeniami lękowymi, obniżoną samooceną i to będziemy widzieć, a wcale niekoniecznie to, od czego to się zaczęło. I dla porządku, to co mówi nam jeszcze wszystkie zalecenia i literatura, kiedy powinniśmy rozważać diagnozę ADHD. Oprócz tego, co tu powiedzieliśmy, to są problemy w związkach przewlekłe, czyli nie to, że jeden partner i jeden związek, tylko generalnie jest, bywa tam trudno. To są wybuchy złości, to są y, impulsywne zakupy, to są problemy finansowe. Tak, trudność z ogarnięciem tego tematu. To są wszystkie problemy związane z innymi problemami ze zdrowiem psychicznym, chociażby uzależnieniami, o czym bardzo często zapominamy, tak, czyli to są całe duże grupy, które powinniśmy rozważyć, że kurczę, coś tam nie styka. Mhm. No właśnie ja sobie tak jak was słuchałem, też myślałem o tym, nie znam danych, ale czy osoby z ADHD mogą być na przykład bardziej narażone na na przykład na depresję, tak? E, bo, bo, no bo z mojej perspektywy, jak słuchałem właśnie tego, że coś się dzieje no, znowu to, znowu tamto, to ja by już bym poczuł, że, że już jest słabo, nie? A, a jeszcze jako właśnie osoba, która no jednak ten mózg pracuje też inaczej. No to domyślam się, że takie osoby mogą być, nie wiem czy, czy częściej czy dużo częściej, ale no na pewno są narażone właśnie na, na takie powikłania zdrowia psychicznego jak im jest depresja. Zdecydowanie są i my to bardzo jasno widzimy w badaniach, że to nie tylko depresja, ale to też zaburzenia lękowe, napady paniki, przewlekłe zamartwianie się. E, to też bardzo często zaburzenia odżywiania, co wcale nie jest takie oczywiste. Ale jeśli, prawda, ja mam kłopot e, z pamiętaniem, z organizowaniem, e, albo jestem impulsywna i w ogóle nie jadłam pół e, dnia, albo, prawda, zapomniałam, w ogóle jest 17, okazało się, że nawet śniadania, i w sumie to nic nie mam wzięte, więc. Prawda, jak już paruję do miejsca, gdzie mogę się najeść, no to jem wszystko. Potem się źle czuję, mam kłopot z utrzymaniem wagi, z wyregulowaniem tego swojego jedzenia i to znowu zaburza mi taki zdrowy wzorzec odżywiania. Więc to jest znowu kolejna grupa, co do której my wiemy, że znacząco częściej wśród tych osób z zaburzeniami odżywiania znajdziemy osoby z ADHD, właśnie szczególnie te, które mają napady obiadania. Więc absolutnie to jest tak, że nierozpoznane ADHD, szczególnie nierozpoznane ADHD też, myślę sobie e, e, gdzieś tam już w, w takim długofalowym wymiarze, tak, że mamy małego człowieka, który prawda z tym ADHD przecież jest od zawsze. I są też badania, które pokazują, że dzieci z ADHD wielokrotnie częściej słyszą negatywne komentarze, negatywne uwagi na swój temat, na temat swojej pracy, na temat swoich efektów. Więc jeśli ja idę sobie z takim bagażem przez życie e, i mierzę się z różnymi wyzwaniami tego życia, to nie trudno sobie wyobrazić, że tak naprawdę ja mam tam całą masę różnych e, dodatkowych powikłań, które się zadzieją. Uzależnienia bardzo często działają w podobnym mechanizmie, prawda? Gdzie ja e, nie jestem w stanie się zmobilizować do pracy, nie jestem w stanie jakoś się ogarnąć. Jeszcze widzę, że wszyscy inni jakoś idą do przodu, ja cały czas utknąłem, no to w sumie fajnie był, byłoby pójść na imprezę, tak? I gdzieś tam zapomnieć, albo fajnie jest sobie pograć w grę, bo wtedy nie muszę myśleć o tym, że obok dzieje się życie. Więc to jest gdzieś strasznie ważne i myślę, że, że gdzieś powinno też być takim markerem, że jeśli ja mam rzeczywiście dużo takich trudnych do leczenia dodatkowych wyzwań zdrowia psychicznego, to bardzo często to jest wierzchołek góry lodowej. A myślicie, że jako takie. Luźne zalecenie, nie, nie dla każdego na pewno, tylko tak po prostu, że osoba. Wiadomo, że podczas diagnozowania pracuje się z psychologiem, tak? Psy psycholog y diagnozuje, czy, czy kto diagnozuje ADHD? Formalnie ADHD jest diagnozą medyczną, mhm. nie? czyli ostateczne rozpoznanie musi postawić lekarz-psychiatra. Ale bardzo często jest tak, że diagnozujemy w zespołach, że rzeczywiście część diagnostyczną robi psycholog, potem jest część taka medyczna, którą robi lekarz-psychiatra, więc, więc często rzeczywiście te diagnozy są po części wykonywane przez psychologów, ale co do zasady ostateczna jest lekarska, czyli psychiatryczna. Bo, bo zmierza, zmierzam do tego, że myślę sobie o czymś, czy na przykład osoba, która już diagnozowała się, czy nie warto, żeby spotkała się, nie wiem, raz, dwa, nie mówię od razu, że to musi być proces terapii, bo pewnie nie każdy musi, ale spotkać się właśnie, odbyć jakieś kilka spotkań z psychologiem, żeby specjalista pomógł jakoś tam, wiecie, uporządkować pewne, pewne rzeczy i jakby też tak, tu znowu robię taki cudzysłów, pogodzić się z tą, z tą diagnozą, po prostu, żeby, wiecie, łatwo, łatwiej trochę było w to, w to wejść, tak? W to jakby, no trochę taki nowy rozdział życia w pewnym, w pewnym sensie. To dotykasz tak naprawdę co po diagnozie. To po diagnozie zalecana jest psychoedukacja. I tą psychoedukację, czyli co to jest to ADHD, jak ona wpływa na twoje życie i jak ty masz je człowieku oswoić, żeby to o czym mówimy, nie, żeby nie działać przeciwko niemu, tylko razem z nim, to jest proces, który może zrobić z nami czasem robi to lekarz psychiatra, który z wizyty na wizytę dba i edukuje. Czasem jest to proces właśnie typowo nazwany psychoedukacja, prawda, u psychologów zajmujących się ADHD. Czasami to jest w jakimś takim procesie grupowym czy indywidualnym. Czasami to jest książka, tak zwana biblioterapia, tak? Książki, podcasty, ale to jest proces, który musi się odbyć, żeby ta diagnoza coś wniosła w moje życie. To ten proces oswajania tego ADHD musi zajść i też to, co powiedziałeś, jest bardzo ważne. Nie każda osoba z ADHD musi iść na terapię i to wcale nie jest pierwsze zalecenie. Mamy taką kaskadę interwencji. Psychoedukacja dla każdego. Potem mamy leczenie farmakologiczne, dlatego że ADHD jest bardzo biologiczne i żadne strategie czy żadna terapia nie będzie tak skuteczna w redukcji objawów jak leki. Ale leki wpływają na objawy, a nam chodzi o jakość życia, więc znowu psychoedukacja i Ewentualnie w kroku trzecim, czy to psychoterapia ADHD, czy to psychoterapia innych wyzwań, bo tak jak mówiła Karolina, ADHD rzadko kiedy występuje samo, to jest ten trzeci krok. Ewentualnie coaching, czy jakiś inny proces rozwojowy też nastawiony na ADHD. Czyli tak spajając to, to wszystko, to po prostu. Edukacja, tak? I jakby edukowanie samych siebie, też w sensie to w stosunku do mnie, jak ja mam teraz. Ja, ja mam takie. Generalnie przyszło mi też na myśl na przykład edukacja siebie, kiedy nie wiem, dostaniemy jakąś diagnozę jakiejś choroby przewlekłej, załóżmy. Ja na przykład, jak, jak zostałem lat temu, już ponad 10, nie pamiętam, chyba 12 czy, czy ileś, zdiagnozowana została mi cukrzyca typu pierwszego. No, to wiecie, no to oczywiście pff, życie się wali w głowie, nie, że co to teraz będzie, ale na szczęście jakoś tak się, tak się u mnie ułożyło, że ja bardzo szybko zacząłem ten taki świadomy etap samoedukacji. Oczywiście edukowałem się sam, nie wiem, czytając, ale też uczęszczając na jakieś takie spotkanie edukacyjne, jeśli chodzi o cukrzycę i tak dalej, rozmawiając z jakimiś specjalistami, innymi ludźmi. I to po prostu, wiecie, raz, że poprawiło to faktycznie komfort życia, że no wiecie, no to takie stricte medyczne, nie, Typu nie miałem tych takich wysokich cukrów i tak dalej, ale też taką, mm, tak psychicznie, bo taką samoocenę co nawet też podnosi, tak, ej, ale to ja nie jestem gorszy przecież, wszystko jest git, nie, no po prostu no kolejna jakaś tam... Przeszkoda drobna w życiu, ale z którą można iść dalej, tak? To mnie nie definiuje też w żaden sposób, i, i to jest właśnie w kontekście tego, co też wy też wymówicie, uważam, że niezwykle ważne, bo mam wrażenie, że nie, nie mówię tu tylko nawet w kontek kontekście ADHD, ale ludzie po prostu, nie wiem, dostając jakąś diagnozę, mogą od razu myśleć, że świat się zawalił, albo co ja teraz zrobię, co ja mogę zrobić. No przecież no nic, tylko się położyć i leżeć. A się okazuje, że to, jeżeli. Zaczniemy działać w jakiś sposób, nawet ten pierwszy krok jest najważniejszy, nie? I wtedy w ogóle może się całkowicie to jakby obrócić, w sensie to co myśleliśmy, że będzie nie OK, nagle się okazuje, że jest w porządku, wiecie? No tak samo, na przykład jak ludzie czasami właśnie dostając jakąś taką diagnozę, załóżmy typu cukrzyca, to też jest dużo ludzi o tym mówi, zaczęło o wiele bardziej zwracać uwagę na zdrowe jedzenie, na ruch. I tak dalej, i tak dalej. No z tego, co wy mówicie, e, no to też wiecie, no, sport i, i ogólnie aktywność fizyczna też działa na, na nasz mózg i na pracę naszego mózgu i wszystkiego, więc to też może nam dać taki power. Cukrzyca jest często wykorzystywaną analogią przy ADHD, dlatego, że mamy. I część, która jest związana z leczeniem farmakologicznym i część związana ze stylem życia, prawda? Medycyna stylu życia, bardzo ważna tutaj jedzenie, wysiłek, prawda? Te wszystkie zasady, które są i w ogóle edukacja, jakie konsekwencje niesie i przed czym. Uciekamy stosując się do zaleceń, prawda? Bo cukrzyca a nieleczona niesie masywne konsekwencje, tak samo jak nieleczona ADHD. I tutaj jest jeszcze jeden aspekt, który jest bardzo ważny. Czy to jest czyjeś wina, że ma cukrzycę? Nie. Tak samo jak niczyja wina jest to, że, że mam ADHD, ale ten proces godzenia się z diagnozą, on może trwać. I też chciałabym, żeby to wybrzmiało, że to jest w porządku, jeśli czujemy, że coś nas ominęło, coś nam jest odebrane, że czegoś nie możemy. Bardzo nie lubimy tu z Karoliną takiego malowania trawy na zielono, bo to naprawdę w zależności od objawów Fatalnie jest mieć ADHD. Jedni będą mieli mniejsze objawy, będą mieli bardziej widzieli te swoje mocne strony, będą mieli fantastyczne wspierające środowisko, jeszcze do tego intelekt i jeszcze się um, mają po prostu taki, takie miejsce w życiu, ale u innych to ADHD będzie przebiegało jak ciężka niepełnosprawność, która będzie naprawdę wpływała na bardzo poważne konsekwencje w życiu i to jest proces, w którym można się mierzyć naprawdę przez lata i zobaczyć i układać to w sobie. To nie musi potrwać tydzień, dwa. Mam diagnozę, to już wiem, nie? To może po prostu trwać. I myślę, że dotknęłaś, Marta, też ważnego y, jeszcze aspektu, który jakby pokazuje, że ADHD jest tak naprawdę pewnym spektrum, że te o, o, osiowe objawy, o których rozmawiamy, prawda, to no, dysregulacja uwagi, nadruchliwość, impulsywność, dysregulacja emocjonalna. To jest coś, co u różnych osób z ADHD może działać, może przebiegać na różnym poziomie nasilenia. I może się okazać, że jest osoba z ADHD, która właśnie fantastycznie funkcjonuje i będzie mówiła o mocnych stronach, o tak zwanych tych supermocach ADHDowych. Tak, bo dla przykładu, nie wiem, świetnie działam pod presją czasu. Jak się wali i pali, prawda, w mojej firmie, to jestem człowiekiem, który wtedy wchodzi i po prostu rozwala system, wszystko, gdzie inni już wymiękają i w takim poziomie stresu nie dają rady zareagować. To, to jest mój żywioł, ja tam jestem. Jestem super kreatywna. Moje pomysły po prostu no, biją na głowę, tuż coś wymyślę. Tak, szybko reaguję wtedy, kiedy trzeba. Więc mam supermoce i świetnie z nich korzystam. Oczywiście, to jest jedna strona, znowu konsekwencja budowy i funkcjonowania układu nerwowego. Moje supermoce, tudzież moje zasoby. Ale znowu u drugiej osoby może się okazać, że okej, okay, ja mam pewne zasoby, ale moje natężenie tych głównych osiowych objawów jest na tyle duże, albo środowisko, w którym funkcjonuję, jest na tyle utrudniające, że ja nie jestem w stanie czerpać, pokazać. Zyskać z tego, że ja mam, e, prawda, tą, tą drugą stronę medalu. I dlatego myślę sobie, że to jest znowu ważne dla nas, żeby wiedzieć, że dwie osoby na zupełnie innym poziomie życia, być może z zupełnie innymi możliwościami, mogą mieć tą samą diagnozę. I żeby diagnozę dobrze postawić, trzeba naprawdę być specjalistą, który wie, na co patrzeć i jak patrzeć, bo to nie jest tak oczywiste, że zrobię, prawda, badanie krwi, zrobię szereg badań i będzie czarno na białym. To jest, to wymaga rzeczywiście pewnego doświadczenia i, i z zewnątrz może być czasami trudne do uwierzenia, że jak to jest, że dana osoba ma ADHD. Ja? Tak, to jest, to jest bardzo ważne, co mówisz, zwłaszcza o tym, o tym spektrum i też chciałbym, żeby to wybrzmiało, ponieważ wejdziemy sobie na media społecznościowe. Wspaniałe miejsce, cudownie, wszyscy odnoszą sukcesy. I i ty, na przykład, jako osoba obserwująca, obserwujesz jakieś tam osoby, które no, mają zasięgi, są znane z czegoś, właśnie z tych sukcesów i tak dalej. I nagle się okazuje, że ta osoba wszystkim oznajmia: Ja mam ADHD. Druga to samo, trzecia to samo. I ty, na przykład, mając ADHD, ale nie mając sukcesów, i dla ciebie to jest po prostu przeżycie każdego dnia w jakiś sposób, to jest taka orka, myślisz sobie wiele rzeczy. Na przykład. Ej, ale to dlaczego ja tak nie mam? A może ja jestem jakiś gorszy? Może dlaczego mi się to gorsza ADHD trafiło, nie? To, wy wiecie, takie? Po prostu też uważam, że yy, nie chcę tu ni nikogo, na nikogo odpowiedzialności jakiejś bardzo mocnej zrzucać, ale też. Ważne jest, żeby po prostu mówić o tych dwu, dwóch, jakby końcach i tym wszystkim, co jest pomiędzy, a nie tylko, że jest albo super, albo nie jest super, bo publicznie najczęściej ludzie mówią o tym, otwarcie mówią, że mają ADHD, kiedy mają jakieś sukcesy na koncie, nie? I wtedy też taki zwykły człowiek, który nie ma ADHD, może sobie myśleć, kurczę, ta, co oni tak gadają wszyscy, że takie złe jest to ADHD? Przecież ten ma sukcesy mając ADHD, ten ma sukcesy i ten ma sukcesy. I, I wiecie, i zaciera się to po prostu. W sensie yy, z naszego wzroku schodzą te osoby, którym nie jest łatwo. Tak, a rzeczywiście to wcale nie jest tak, że, e, prawda, mająca DHD mam same sukcesy, i musimy też pamiętać, że środowisko mediów społecznościowych jest w pewien sposób, e, powiedziałabym, na, na krótką metę czymś, co e, może dobrze działać, jeśli ja, ja mam te mocne strony i potrafię je wykorzystać. No, bo tam się dużo dzieje, bo jest intensywnie, bo jest często dużo nowych rzeczy, bo, prawda, po, im bardziej pomysł, tym bardziej się poniesie, nie? Więc też myślę sobie, że musimy pamiętać trochę o tym, że. E, z jednej strony to jest coś, co może mm, akurat pozwalać wykorzystać pewne zasoby, ale z drugiej strony, żebym ja mógł wykorzystać te zasoby, to ja muszę mieć bardzo pod kontrolą e, moje objawy, to jest jedno. A drugie, my musimy zawsze dobrze pamiętać w ADHD, wracając do tego wątku jeszcze terapii, musimy dobrze pamiętać, dokąd, e, jakby co jest naszym celem w tym wszystkim, nie? Bo e, e, czasami w tym procesie niepogodzenia się z diagnozą i trochę w tym myśleniu, prawda, czemu mi się to zdarzyło, czy by mi się w ogóle jeszcze to Gorsze ADHD przydarzyło, to ja nie, jakby ten gorszy los na loteli wyrosowałam. Gdzieś zaczynamy mieć taką myśl z tyłu głowy, że jak ja sobie tak ostrategiuję, pójdę na terapię, to ja w końcu sobie ten mózg wymienię, nie? Jakby ktoś mi je wyciągnie, ten mój neurotypowy mózg, włoży neurotypowy, ja w końcu będę myśleć po kolei, ułożony, będę funkcjonować tak jak wszyscy. I to jest czasami też punkt, w którym my się zatrzymujemy. I dobrze się zastanawiamy, co tak naprawdę jest celem tej interwencji, którą mam podjąć po diagnozie. Bo to trochę tak jak w cukrzycy, prawda? No, nam się to w kontekście cukrzycy wydaje, no, dosyć oczywiste. No, nie ma terapii, która sprawi, że odwróci mi to, że ja to mam. No, mam, nie? No. Tak samo nie ma terapii, która odwróci to, że ja mam ADHD. Ja mogę próbować w jakiś sposób manewrować nasileniem objawów, mogę próbować manewrować dostosowaniem mojego życia, środowiska, ale co do zasady, no tak działa mój mózg. I to jest trochę punkt, z którym ja się godzę. I myślę, że to mój ulubiony przykład, to jest przykład mojej przygody. Można być naprawdę specjalistą o ADHD. Wracać ze wspaniałego światowego kongresu ADHD pełnym wiedzy i usiąść nie pod tą bramką i mój samolot leciał. I można by sobie wydawać, że będziemy mieć całą wiedzę i wszystkie umiejętności, ale ADHD jest i błędy z nieuwagi są. I mimo tego, że generalnie możemy sobie nawet nieźle radzić. Tak? Nawet ogarnić, nawet odnosić sukcesy, to zawsze jest tam ten ADHD tax do opłacenia, który już tak pięknie nie wygląda, o którym się już tak wspaniale nie mówi. I myślę sobie, że to jest bardzo ważne, że to, co widzimy w mediach społecznościowych, to albo widzimy sukcesy, albo widzimy śmieszne rolki. A tak naprawdę ADHD gdzieś jest pośrodku. Bo to śmieszne, jak się widzi na rolce, ale jak się tego doświadcza na co dzień, to już może mieć się naprawdę serdecznie dosyć i można się na ADHD wkurzyć. Ja pozwalam, naprawdę. Jest taka, taka książka, pewnie ją znacie, nie pamiętam, jak się nazywają autorzy, nazywa się Brudne Pranie i ja ją jakiś czas temu przeczytałem i ona jest taka, wiecie, no, luźnym językiem, spokojnie, po prostu opisane są te różne, różne sytuacje z życia, bo tu dla słuchaczy przybliżę, to napisała para gdzie kobieta ma, ma ADHD, mężczy, mężczyzna nie. Oni są chyba z UK i oni jakiś czas tam, parę lat temu, założyli TikToka, także pokazywali takie właśnie różne sytuacje związane z tym jej ADHD i jak oni sobie, jak oni to ogarniają w życiu. I to jest właśnie taka książka, która, struktura tej książki jest taka, że tam jest ileś tych objawów i po prostu do, każdy rozdział to jest ten jeden objaw, i tam są opisane jakieś sytuacje. I najpierw są stu, z perspektywy jednej, osoby, na przykład załóżmy pierwsze jako pierwszej tej za DHD, a potem jak ta druga osoba to widzi. I tam jest sporo właśnie takich y, y, przykładów. Ja uważam, że to jest, to jest taka książka, może nie to, że każdy powinien ją przeczytać, ale myślę, że warta, żeby po prostu po nią sięgnąć i ją sobie zobaczyć, bo tam są takie przykłady, jak na przykład osoba za DHD ma problem, nie wiem, ciągle gubi portfel załóżmy, al, albo coś takiego. I jak to można w związku, po prostu wspólną jakąś pracą trochę ograć, tak, to co, co mówiłyście wcześniej, że każdy ma jakieś te swoje zasoby i żebyśmy wspólnie jakoś to wszystko wykorzystali i jakoś sobie y, pomagali, żeby te sytuacje, przede wszystkim niełatwe dla osoby z ADHD, no ale w relacjach, ja przede wszystkim w związkach, y, no jakby rzutuję to na całość, tak, no to osoba bez ADHD, z ADHD też doświadcza skutków czegoś, tylko po prostu z trochę innej strony. Wy znacie tą książkę, prawda? Tak, dla pikanterii dodam, że na bieżąco gdzieś tam obserwując, że partner właśnie diagnozuje się w kierunku spektrum autyzmu, więc to by też wyjaśnił. A, a, a to jest takie powszechne chyba, że osoby, Bardzo, osoby, tak. osoby ogólnie nieneurotypowe ciągną do siebie, że tak powiem. Tak, to jest książka, do której warto postawić gwiazdkę, dlatego że ona opisuje bardzo osobiste historie i to nie jest pierwsza książka, którą warto by było przeczytać mm -hmm. o DHD, tak? Żeby, żeby mieć taką jasność, to nasilenie objawów jest tam całkiem specyficzne i gdybym była na przykład, nie wiem, mój partner świeżo się zdiagnozował, czy, czy moje dziecko, to mogłabym być całkiem przerażona, bo tam to nasilenie jest naprawdę już na takim potężnym, potężnym kawałku. Więc z takim dużą ostrożnością, ale na pewno jako taka część to. Do, do poczytania. Tak, bo to jest trochę do tego wątku znowu o tym, że te objawy u różnych osób mogą się bardzo różnie manifestować i to jest dany bardzo konkretny kontekst, ale myślę sobie, że o tyle jakby myślę gdzieś ważne, że znowu tam kluczem jest trochę zrozumienie z czego wynika to, że ja dziesiąty raz gubię portfel? Bo zobaczcie, że jeśli my nie widzimy tego kawałka, że ja dziesiąty raz gubię portfel, nie dlatego, że jestem złośliwa, albo że w ogóle mi się nie chce, albo że w ogóle nie zależy mi i mam to gdzieś, że się spóźnimy przez to, że ja nie mam tego portfela, tylko wynika to trochę z mojej pewnej konstrukcji biologicznej, no to ja zupełnie inaczej mogę patrzeć. A z drugiej strony myślę sobie, że to, to rozumienie po drugiej stronie też ma swoje granice, w takim sensie, że ja mogę rozumieć że ona zgubiła po raz piętnasty ten portfel, bo ma ADHD i jednocześnie mogę być mega na nią wkurzona. Nie? Że, że to jest też czasami em, gdzieś tam w, em, w parach trochę taki przedmiot, prawda, dyskusji, no ale przecież ty wiesz, że ja mam ADHD, to weź się na mnie nie złość. To są trochę dwie różne rzeczy. Ja mogę rozumieć, że mój partner, moja partnerka ma ADHD i jednocześnie może to budzić moją frustrację i złość, bo to może być naprawdę irytujące, jeśli po raz kolejny prawda, coś tam nam w życiu nie poszło tak jak powinno, no bo ktoś zapomniał, ktoś nie zauważył, ktoś oczywiście y, nie, nie ze złej woli, ale z pewnej konstrukcji. I tu jest ważne, żeby trochę rozróżnić, że to ja, że ja się złoszczę, to y, po pierwsze y, ważne, żeby wiedzieć w jakim kontekście się złoszę, no i trochę co z tą złością zrobię. Czy to jest tak, że ja tam wparuję i zrobię awanturę miesiąca, bo już piętnasty raz i to już jest koniec, tak? E, czy gdzieś będę w stanie konstruktywnie o tym powiedzieć, że z jednej strony rozumiem że to wynika z swoich objawów, z drugiej strony strasznie mnie to złości. I to jest trochę to, o czym Marta powiedziała dalej. Pociągnijmy to dalej. Co możemy z tym zrobić? Jak możemy to w jakiś sposób zastrategiować? I być może nie zawsze to strategiować w taki sposób, że ja, jako osoba, która pamiętam, będę ci wysyłać te przypomnienia, bo na przykład to jest też już mój limit w tym momencie, tak? Że jakby ja już tak bardzo nie chcę. E, więc myślę, że to jest bardzo e, ważne, żeby pamiętać, że to jest indywidualna sprawa w danej relacji, tego jak to się ułoży pod względem dynamiki i wzajemnego wsparcia, bo będą relacje, w których ta osoba, która powiedzmy bardziej pamięta, że ma neurotypową głowę i jest w stanie wejść w te miejsca, gdzie druga osoba ma objawy i ona ma na to zgodę i to jest dla mnie zupełnie ok. no mogą być sytuacje, w których ja powiem, nie, to jest już dla mnie tłumacz, za dużo, tak, że ja jakby nie jestem w stanie i musimy wymyśleć jakiś inny sposób. I myślę sobie, że to jest często trudne i wymagające pracy i znowu zobaczenie tego w kontekście ADHD często tą pracę zupełnie zmienia, bo są historie par, które są na terapiach par na terapiach małżeńskich w związku z różnymi kłopotami, które gdzieś tam się dzieją i jeśli nie mają rozpoznanej neuroróżnorodności, to bardzo trudno jest taką terapię y, rzeczywiście doprowadzić do takiego punktu, że my y, wypracujemy coś, no bo cały czas pod spodem są nierozpoznane, jest nierozpoznane źródło objawów. A poruszyliśmy wcześniej taki y, temat typu farmakoterapia i czyli to jakby, to, to tak jak Marta powiedziała, że to się nie leczy jakby ADHD, tylko liczy, leczy się jakieś objawy, tak, bo ADHD no to nie da się wyleczyć. I, i jak, to, jak, to, jak to w ogóle jest? W sensie to, to jest tak, że każda z osoba, osoba z ADHD jakby Musi bądź powinna przyjmować leki, czy, czy nie? Czy to jest jak, jakaś grupa tylko? To zależy. To zależy. <głos> <głos> Musimy wiedzieć o lekach tak naprawdę trzy rzeczy. Po pierwsze, że żadna terapia i żadna strategia nie będzie tak skuteczna jak leczenie, ale. Zmniejszenie objawów to nie jest za, to nie zawsze jest zmiana jakości życia. Chodzi zdecydowanie tak. Po drugie, że leki w Haddy są jak okulary. Tak? Mhm. Czyli zakładam okulary, widzę lepiej. Zdejmuję okulary, widzę gorzej. Biorę leki, objawy mi się zmniejszają. Na przykład lepiej mogę się skupić, dłużej mogę wytrzymać na czynności nudnej, trochę spada mi impulsywność. Ale nie biorę leków, to się nie naprostowuje. To tu nie mamy takich mechanizmów, jak na przykład w leczeniu depresji, gdzie to jest odbudowa układu nerwowego. I trzecie, to jest zawsze do indywidualnej decyzji pacjenta i lekarza, czyli to się musi odbywać w takim układzie między lekarzem a pacjentem, bo proces dobierania leczenia trwa. Leczenie ADHD jest dosyć skuteczne. Ale proces, żeby dobrać dawkę, dobrać substancję i dobrać uwalnianie jest procesem przynajmniej często kilkumiesięcznym i to jest ten proces, którego nowe, ciekawe, szybka nagroda, a dychadowe umysły często nie wytrzymują, prawda? Czyli dopasowanie tego efektu jest po prostu mm, czaso, czasożerne i to może być po prostu trudne. Mhm. Tak, i dlatego myślę sobie, że to słowo leczenie ADHD, jakby dlatego to też robi taki kłopot w rozumieniu, tak? Bo jeśli mówimy, że chcemy coś leczyć, to mamy na myśli, że, prawda, Wyleczyć. weźmiemy coś i to wyleczymy i nie będziemy tego mieć, nie? A to jest trochę to, o czym rozmawiałyśmy wcześniej, że nikt nam mózgu nie wymieni. On dalej będzie neuroatypowy czy neuroróżnorodny. Że to leczenie polega na tym, że ja będę miała mniej objawów w momencie przyjmowania leków, ale na, w momencie, gdy te leki od, jakby odstawię, ich działanie minie, to dalej będę tą samą osobą za DHD. W takim sensie nasilenia objawów. Oczywiście, dzięki temu, że mam mniej nasilone objawy, ja jestem w stanie być może robić więcej rzeczy, które są dla mnie ważne. Jestem w stanie lepiej radzić sobie z wyzwaniami, więc. To zniesienie tych objawów będzie się realnie, zacznie mi się przekładać na, na jakość mojego życia też w takim układzie, ale musimy dobrze zrozumieć, że to nie jest trochę tak, że my jesteśmy w stanie się tego pozbyć, ani albo w jakiś sposób doprowadzić do takiego punktu zero, gdzie ja już ani leków, ani strategii i działam. No nie. I cokolwiek by nam zaproponowano, biofeedbacki, jogę, no cuda, więki na kiju, yy, alternatywne leczenie szafranem czy innymi, bo to moda przychodzi za chwilę. Jak to szafra? mówisz, że szafran nie działa? Wszystko działa w pewnych yy, ramach. Placebo jest. Nie. Mamy oczywiście pewne doniesienia, ale tutaj musimy wiedzieć, że cokolwiek by nam nie zaproponowano. To nam adechadowych objawów nie, ze nie zejdzie do zera. Nawet w leczeniu lekami, farmakoterapią nie zejdzie do zera. I to jest strasznie ważna perspektywa, bo my nie walczymy tu o zero. Mhm. My walczymy o poprawę jakości. My walczymy o to, żeby było nam lepiej. I to jest też ta perspektywa, której musimy pamiętać, że nie jest tak, że mój partner weźmie lek i w ogóle wszystko się w naszym życiu odmieni. No ale tak jak mówisz, no poprawa jakości życia i teraz w mojej głowie pojawiają się jacyś, yy, no, jacyś ludzie, których na przykład obserwuję w mediach społecznościowych, czy jacyś tam znajomi, którzy no, naprawdę się wkurzają, jak się dowiadują, że kurczę, nigdzie leków nie mogą kupić, nie że w całym mieście na przykład w żadnej aptece nie ma leku, albo jest jedno opakowanie, które przed chwilą ktoś już wykupił i, i tak dalej, więc yy, wiadomo, nie jest to takie, wiesz, no... Tak jak mówimy, to nie jest terapia na przykład tak, jak jest jakaś terapia jakiejś choroby, która leka, lekarstwa no to jest jakby żyć albo nie żyć, ale no tutaj są te ta poprawa jakości życia, o której, o której mówicie, tak? Że jeżeli to, co dodatkowo, wiesz, no nie dość, że co jeszcze bardziej możecie wkurzać, bo już masz gdzieś na wyciągnięcie ręki, to coś, co może trochę poprawić to Twoje funkcjonowanie. Ale ciągle ci się to wymyka. Nie swoje winy, oczywiście, bo to nie twoja wina, że nie ma leku w aptece, ale też dodatkowo ci to może, wiesz, frustrować, no, że kolejna jakaś tam kłoda pod nogi. No macie okulary, obydwoje wyobraźcie sobie, no że właśnie. jeśli możecie nosić, nie? To jest dokładnie to, co chciałam powiedzieć, nie? że człowiek czasami nie zwraca na to uwagi, ale jeśli jesteśmy, prawda, mamy wadę wzroku i nie ubierzemy okularów, to oprócz tego, że gorzej widzę, pojawia się, nie wiem, czy, czy też tego gdzieś tam doświadczasz, no, taka, takie po, poirytowanie, tak? że ja się czuję bardziej, no, nie, nie mogę zobaczyć, jest mi trudniej w ogóle funkcjonować i jeszcze mam takie poczucie, że w zasadzie no, nie, to nie ode mnie zależy, czy ja te okulary będę mogła włożyć, czy nie, bo to nie ode mnie zależy, czy to dostawa do apteki dojedzie, czy nie. Więc myślę sobie, że to jest niesamowicie frustrujące, już poza tym, że Objawy mam, jakie mam, to jeszcze dodatkowo dochodzi irytacja i w ogóle takie, takie rozdrażnienie tym e, faktem. I rzeczywiście e, myślę sobie, że to w połączeniu z objawami adechadowymi, gdzie jeszcze ja muszę być może zaplanować, żeby poszukać tych aptek, czasem muszę zadzwonić, czasem muszę gdzieś dalej e, pojechać, czasem logistycznie muszę coś do zorganizować, czasem jeszcze muszę tą logistykę z pracą połączyć, to jest naprawdę coś, co do tej układanki życiowej, no, e, już czasami przelewa czarę bardzo trudne. Mm -hmm. No ja mam jeszcze dodatkowo astygmatyzm, więc jak ja zdejmę okulary, to już w ogóle nic, nic nie mogę zrobić. Znaczy rano jeszcze jak nie założę, to jest okej, okay, ale wiecie, jak w ciągu dnia zdejmę, to już nic nie widzę. A, a jakie są, są, bo mówiliśmy wcześniej o tych technologiach, no technologia to jedno, ale jakby medycyna też idzie do, do przodu. Medycyna, diagnostyka, terapia, to wszystko i jak się w ogóle, czy na przestrzeni ostatnich lat i tego, co na pewno domyślam się, że staracie się być na bieżąco y, z dostępną wiedzą, i może widzicie jakieś trendy, czy to y, nazwę to nie leczeniem, tylko pomaganiem y, ludziom z ADHD. Y, Postępuje? Są jakieś, nie wiem, wizje nowe, że coś, może jakieś no, nowe leki mogą, może będą, które będą jeszcze lepiej działać i jeszcze, jeszcze bardziej pomagać. Są jakieś, takie, wiecie, takie fajne światło, które przyszło i zostaje nam ładnie oświetlona żeby było wszystko fajniej. Tu mam wrażenie, że jesteśmy podobnie. To, co na pewno jeśli chodzi o Polskę i o funkcjonowanie nasze tu lokalne, musimy wiedzieć, że my mamy stosunkowo mało dostępnych leków. Już nawet nie chodzi o ilość, nie? Aptecznych, mhm. tylko takich e, e, sposobów na leczenie ADHD mamy mniej, bo chociażby nie mamy amfetaminy, tak? Która w leczeniu ADHD również występuje pod różnymi postaciami. Więc myślę sobie, że to jest raz. Druga rzecz, której nie mamy, a która z mojej perspektywy byłaby bardzo pomocna wielu osobom, nie mamy orzeczenia o niepełnosprawności na rzecz ADHD. Czyli na przykład te osoby, które mają bardzo silne objawy z orzeczeniem o niepełnosprawności, mogłyby pracować, dlatego że na przykład pracodawca dostawałby dopłatę, albo pracowałby mniej godzin, prawda? Albo pewne rzeczy byłyby jasne i czytelne, dlaczego tak jest, bo to jest EDHD to nie, niepełnosprawność ukryta. Oczywiście nie każda osoba z ADHD funkcjonuje na poziomie osoby niepełnosprawnej, ale części objawy um, będą na tym poziomie, więc myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli, że to, co jest dostępne światowo, to jeszcze do nas nie dotarło, nie? Nie dotarło do tego kawałka, tak jak nie dotarło do edukacji, chociażby nauczyciel współorganizujący edukację, postaramu mówiąc, prawda? Wspomagający, który jest i towarzyszy temu uczniowi przez proces edukacji. Trochę nam się na niektórych uczelniach wychodzą uczelnie pro i nie tylko dla osób z spektrum autyzmu, oferują asystenta. I to są takie rzeczy, które by realnie pomogły, My, jeśli myślimy sobie o leczeniu DHD, to my nie musimy myśleć aż tak daleko. My wystarczy, żebyśmy trochę zaopiekowali się o to, co jest innym dostępne w innych krajach, w innych systemach i już być może bylibyśmy te dwa kroki w tej jakości życia trochę bliżej. Tak, i myślę sobie, że też jakby położenie akcentu, yy, jako że to jest wyzwanie neurorozwojowe, prawda? Czyli yy, jeśli my położymy akcent na wspieranie dzieci. W tym okresie, prawda, kiedy one się rozwijają, nabierają doświadczeń to jest duża szansa, że potem ten dorosły nie będzie tak bardzo powikłany, jak często powikłany jest dzisiaj, bo tego wsparcia, czy zauważenia e, i diagnostyki wcześniej nie miał, więc myślę sobie, że to jest gdzieś też ważny, e, ważny punkt, e, to co Marta powiedziałaś, tak? że nie ma nauczyciela, nie, nie, że mamy opinię, a nie orzeczenie już tak edukacyjne, że jakby prawnie rozwiązania w oświacie nie dają takich możliwości wsparcia e, dzieci za DHD, co może się wydawać, a ja się tam nie jestem dzieckiem, nie znam się na dzieciach, nie wiem, to nie moja bajka, ale musimy pamiętać, że te dzieci zbudują za chwilę nasze społeczeństwo i im bardziej my będziemy w stanie je wesprzeć, tym jest większa szansa na to, że, że potem będą potrzebowały mniej wsparcia albo innego rodzaju wsparcia. Będą też już tak zupełnie bardzo brutalnie na to patrząc, tak? Będą wymagały mniejszych kosztów ze strony państwa, czy nakładów różnego rodzaju. Właśnie dlatego, że wcześniej udało się to zauważyć, zdiagnozować i odpowiednio wesprzeć. I to gdzieś myślę, że na świecie jest no, bardziej rozwinięte niż u nas, gdzie my cały czas jesteśmy. Jednak jeszcze często w, w kontekstach, czy to ADHD w ogóle istnieje, czy nie istnieje, a jak nie nadruchliwy, no to w zasadzie to, to, to chyba zła diagnoza, a może on to złośliwy, a wymyśla i manipuluje. nie? I to myślę, że tu jest dużo naszej pracy właśnie takiej, no w edukacji, no bo w niczym innym, w edukacji, w mówieniu o tym, w pokazywaniu, jak te objawy różnie mogą działać i przede wszystkim coś, co gdzieś też jakoś czasami się zdarza usłyszeć, połączeniu tego, że nieleczone, niewsparcie, ta DHD robi, Powikłania, że czasami to jest ten, to, to, to połączenie ym, niedostępne dla osób skądinąd. Też sobie myślę, że często jeśli nie jestem specjalistą, to skąd mam wiedzieć, że tak się dzieje. Więc myślę, że to jest ważne, żeby o tym mówić, że to nie jest trochę tak, że my nie wspieramy, nie robimy i to okej, okay, po prostu są niewsparci ludzie, tak, czy niezaopiekowani, nie, 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 nie tylko że to potem wiąże się właśnie z tymi wszystkimi powikłaniami, które my widzimy. I, i tu myślę, że ta praca by naprawdę yy, no, przyniosła dużą zmianę. Czyli znowu trochę wracamy do porównania z cukrzycą, że dostajemy diagnozę, załóżmy nawet jeszcze jako dziecko, spoko, można przeżyć sporo lat nawet nie, nie dając sobie insuliny albo dając złe dawki i tak dalej i tak dalej, ale potem może być na przykład tak jak było w przypadku jednego z moich gości tam sprzed jakiegoś czasu, czyli z Michałem Figurskim, tak? który, yy, który miał ogromne powikłania Potem miał jeszcze udar, tak, i, i musiał mieć przeszczep w ogóle, i tak dalej, i tak dalej. No, więc to jest jedno z takich rzeczy, tak jak, tak jak mówicie, że ja generalnie o jakim temacie bym kiedykolwiek z kimś nie rozmawiał, czy to o, o temacie, czy o problemie, czy cokolwiek, zawsze jako może trochę idealistycznie, ale jako pierwsze rozwiązanie, nie najprostsze, nie najszybsze, ale pierwsze rozwiązanie, jakie widzę danego problemu, to jest edukacja. Bo bez edukacji, zwłaszcza edukacji u podstaw, to my i tak daleko nie zajdziemy jako to społeczeństwo, no bo ciągle coś będzie, ciągle będą jakieś problemy. A jeżeli będziemy edukować i dorosłych, i dzieci, i będziemy, yy, będzie dobry dostęp do specjalistów wszelakich, którzy też będą jeszcze wspierać w tej edukacji, to jest szansa, żeby nie było tych właśnie tych. Yy, Długotrwałych skutków, tak, i tych powikłań, o których mówiłyście, bo jeżeli to nie jest tak, że jak się zdiagnozuje dziecko, że ma ADHD, to nie jest tak, że dobra, zdiagnozowaliśmy bardzo szybko, zaraz wyleczymy, nie będzie, no bo to tak nie działa, prawda? Ale to dziecko, ten młody człowiek, już od dziecięcych najmłodszych lat, może się nauczyć dobrze z tym funkcjonować, plus może być jeszcze wspomagany, na przykład, właśnie przez jakieś leczenie, i wtedy on faktycznie może w to dorosłe życie już wjechać, wiecie, cały na biało na koniu, no, a nie zestresowany i z depresją i ze stanami lękowymi. I myślę, że tutaj musimy dodać rzecz, która jest bardzo ważna, że możemy postawić sobie pytanie, no dobrze, ale dlaczego my mamy jako system, jako wszyscy płacić? No bo wszyscy się niejako na to zrzucamy. Na tych specjalistów, na tych nauczycieli współorganizujących, na tą edukację. Ano dlatego, że nieleczone ADHD przynosi ogromne koszta dla całego systemu. Dlatego, że to są po pierwsze powikłania natury psychicznej, o której tu rozmawialiśmy, po drugie, koreluje i wiemy o otyłości, o chorobach kardiologicznych, o nieodwołanych wizytach, bo problemy z organizacją, prawda? O częstszych hospitalizacjach, urazach, o wypadkach drogowych, większej przestępczości pracy poniżej e, wykształcenia, czyli znowu system płaci na wykształcenie osoby, która potem nie odpłaca tego w podatkach, prawda? Czyli widzimy, że cały system, jeśli my się tym człowiekiem za DHD nie zajmiemy i systemowo nie zainwestujemy, to będziemy wszyscy się zrzucać na konsekwencje i płacenie. I to jest perspektywa, o której myślę, że zapominamy, zapominamy o pieniądzach. A te pieniądze są strasznie ważne, bo jeśli nie myślimy o tym, no to trochę potem wszyscy tracimy, bo łatwiej jest zaopiekować się w profilaktyce, niż w leczeniu i w tych wszystkich kosztach, które po prostu jako społeczeństwo ponosimy. A my o tym zapominamy, bo to jest długofalowe i myślę, że to jest trochę kłopot widzenia tego, prawda, w takim dystansie czasowym, że to dzisiaj muszę wyłożyć, żeby za ileś tam lat mi się zwróciło, i myślę sobie, że to jest w ogóle niezbędne, żeby ćwiczyć nasze. Głowy, umysły, i w ogóle ćwiczyć się w tej perspektywie, widzenia tego nie tylko dzisiaj tu i teraz, tylko rzeczywiście w tych perspektywach też, też dalszych. Tak, ale też się nie oszukujmy, bo w zasadzie otwarcie o wszelkich rzeczach związanych z ludzką psychiką no w Polsce mówi się od niedawna, prawda? Tak patrząc całościowo, tak? No dopiero, dopiero, nie, dopiero nie od paru lat się mówi: Ej, depresja jest coś takiego, nie? To, że to nie jest wyjdź i pobiegaj, no tylko jednak trochę coś więcej, więc, ale no oczywiście ja trzymam za to jak najbardziej kciuki i się z wami w pełni zgadzam, bo no bez rozmów o tym, bez, bez tej edukacji i też właśnie w tym, co ty Karolina mówisz, w tym spojrzeniu, że no dobra, my coś z tym zrobimy i jakby skutków tego, że robimy, nie zobaczymy dzisiaj, jutro czy, czy za miesiąc, ale za jakiś czas nie tylko nawet, że zob zobaczymy skutki, tylko właśnie nie zobaczymy tych komplikacji. To o to chodzi, bo to nawet nie chodzi o to, że my musimy zobaczyć jakiś realny skutek, który będzie dla nas pozytywny, tylko właśnie nie zobaczymy tych negatywnych skutków i na to trzeba się trochę przestawić po prostu. Tak samo wiecie, no nie wiem, ze, zdrowi ze, ze zdrowiem, jeśli chodzi o układ krążenia, tak. Yy, czy, czy, czy narządy ruchu, no w sportu się nie promuje, dlatego, że ej, bo sport jest tak generalnie, to jest fajny, tylko właśnie po to też, żeby na przykład za, za 20-30 lat nie było tak, że na oddziałach kardiologicznych z zawołami serca lądują dwudziestoparolatkowie, prawda? Co też się, też się już niestety zdarza. Dokładnie i myślę sobie, że jakby w tym rozumieniu, prawda, długofalowym i trochę w tym, co powtarzamy, że edukacja, że prawda, że wiedza, że mówienie o tym też jest bardzo jeszcze ważny element, który... Czasami mam wrażenie, że ta edukacja zaczyna być już trochę tak traktowana, Boże, no, yy, prawda? Edukacja, wszędzie ta edukacja, wszyscy nam tutaj no, ta edukacja, no ale o co chodzi, co, co to robi rzeczywiście? Myślę, że musimy bardzo dokładnie pamiętać, że edukacja sama w sobie jest, zaryzykuje, no, z małą wartością, bo nawet bez wartości, jeśli nie idzie za tym od razu instrukcja działania, jeśli ta edukacja nie ciągnie nas trochę do tego, co my z tym mamy, Zrobić, bo jedno to jest wiedzieć, że pewne rzeczy jakoś wyglądają, a drugie to zastanowić się w takim razie, no to jak ja rozumiejąc wyzwanie moje, twoje, mojego dziecka, mogę zacząć inaczej działać. I wtedy edukacja zaczyna nabierać zupełnie innego sensu, bo e, myślę sobie, że mogą się zdarzyć takie przypadki. Gdzieś tam też znam z własnego doświadczenia osób, które mówią, ale ja to wszystko wiem. Ja to wszystko wiem. No, ka każdy, każdy z nas wie, że jedzenie dużej ilości fast foodów jest niezdrowe. Oczywiście! Każdy z nas wie, że trzeba regularnie chodzić na wizyty profilaktyczne, tak? Każdy z nas wie, że ruch to zdrowie, 8 godzin no i tak dalej, nie? I oczywiście są różne trudności, które sprawiają, że nam to czasami ciężko utrzymać, ale chodzi mi o to, że czasami w tej edukacji brakuje tego kawałka, który powiedział, że okej, okay, ty to wszystko wiesz i teraz jak to przełożyć do, do, do praktyki? Czyli co ty konkretnie rodzicu masz zrobić, żeby twojemu dziecku było łatwiej? Co ty konkretnie nauczycielu masz zrobić, żeby było Łatwiej? Co ty konkretnie, nie wiem, studencie masz zrobić, żeby było łatwiej? Więc myślę sobie, że to jest też klucz trochę edukacji, że ona musi być praktyczna. Że jeśli ona jest wiecie w oderwaniu, w hasłach, to ona niestety będzie mało skuteczna. I myślę, że to jest edukacja, którą warto promować. Taką, która rzeczywiście bardzo przekłada się na to, co, re, trzy realne rzeczy, z którymi ty dziś, mój kliencie, wychodzisz z gabinetu i wiesz, co masz, z tym, co masz gdzieś tam z tym zrobić. Trzy realne rzeczy, które ty, nauczycielu, wiesz, co jutro masz idąc do klasy trzeciej B, gdzie masz pięciu nadruchliwych, że uczniów zrobić. I jakby ja bardzo za to trzymam kciuki. Myślę, że obie z Martą bardzo w taką edukację właśnie praktyczną wierzymy. Tak przez chwilę myślę, że powinienem zmienić dane publika datę publikacji tego odcinka, żeby wyszedł jeszcze we wrześniu, bo to takie edukacyjne. <laughs> Ale wyjdzie nie. Ale wychodzi, wychodzi, wychodzi niedługo po, po zakończeniu września, więc, więc spokojnie. Słuchajcie, mi się super z wami rozmawia. Super się słucha. I ja myślę, że my nie dotknęliśmy nawet jakiejś tam drobnej części. Dotknęliśmy jakiejś drobnej części tylko o, o tym, co moglibyśmy powiedzieć. Ale nie chcę, żebyśmy się specjalnie rozgadywali, jakoś dużo wolę, na przykład, żeśmy się kiedyś umówili na dogrywkę niż żebyśmy teraz y, gadali y, o wszystkim. Więc tak na koniec, y, jakby. No, Wy, wy dużo swojej, y, swojej wiedzy przekazujecie, między innymi w mediach społecznościowych. Oczywiście opisy do, do Waszych profili będą w opisie odcinka, a jakbyście mogli ludziom polecić może jakieś książki czy podcasty, strony, które mogłyby im różnym osobom, tak? I tym osobom, które już są po diagnozie, żeby trochę im tam y, jeszcze trochę mogły sobie to uporządkować, czy osób, które po prostu chcą zgłębić jeszcze ten temat, bo uważają, że jest interesujący i ważny. To czy macie jakieś takie, takie miejsca, które mogłybyście polecić? Poza swoimi profilami, oczywiście? Myślę, że w ogóle, jeśli chodzi o ym, media społecznościowe, to będzie kilka takich. Yy, Baryłek. Warto naprawdę słuchać różnych podcastów o ADHD świetnej psychiatry Kajetany Faryciarz. Ona bardzo sensownie układa tą wiedzę medyczną i tak porządkuje i opowiada. Jest fantastyczny podcast Atypowe gdzie są zbierane historie osób z ADHD, ale tam jest też bardzo fajny odcinek, na przykład o lekach z dr Gajos, też fantastyczną psychiatrką. Jest też kawał wiedzy w strefie psyche SWPS y, dotyczącego ADHD i to są takie miejsca, które są naprawdę bardzo, bardzo y, fajnie i ciekawie prowadzone. Jest też kanał na YouTubie, o którym nie mogę sobie przypomnieć nazwy, teraz Karolina Wysokiej mówię, Myślę sobie, że chyba mówisz o Ani Rejman. Oczywiście, że o niej mówię. Dziękuję. Bo mi przyszła do głowy Ania Rejman, która robi wspaniałe psychoedukacyjne filmy i każdy film jest też okraszony właśnie opieką merytoryczną u specjalisty. I jest to podane w takiej też bardzo przystępnej, adyhadowej formie. I myślę sobie, że to jest absolutnie coś, co warto, warto zobaczyć. Jeśli nie wiem, właśnie otrzymałam diagnozę Albo w ogóle mam diagnozę i chcę się więcej dowiedzieć. Mówiłaś o strefie psychę, prawda? Bo ja mam gdzieś tak, to i... i myślę sobie tutaj doktor Wiśniewski, jeśli ktoś szuka jeszcze o dzieciach, to też ma tam wspaniałe, wspaniałe wystąpienie. Można posłuchać. Myślę sobie, że z takich zagranicznych stron jest bardzo fajny portal Attitude który jest ogromną kopalnią. To jest taka kopalnia, którą trzeba sobie dawkować, bo tam jest bardzo dużo wiedzy, a co zrobiła ADHD. Myślę, nowe, ciekawe, no to kopiemy, a przecież już to, co Karolina powiedziała, nie chodzi o to, żeby wszystko wiedzieć, tylko żeby się zastosować. Więc po trochu takiego czytania i myślę sobie, że te różne książki, które są na polskim rynku ADHD, one wszystkie mają plusy i minusy, więc myślę, że warto po prostu do nich zaglądać i z taką otwartością i ciekawością je, je czytać, bo one będą na różnych poziomach nam o tym ADHD opowiadać. Ja nie mam żadnej ulubionej. Nie wiem, Karolina, czy ty masz którąś? Ja też, ja też nie, nie mam i mam gdzieś chyba taki kłopot w ogóle z książkami, które są na polskim rynku, że... E, Wiąże się to oczywiście z tym, że ADHD to jest pewne kontinuum i że część z tych publikacji jest opartych o własne doświadczenia, że one mogą być trochę takim mieczem obosiecznym. Z jednej strony mogą czasami otworzyć oczy powiedzieć: "Wow, w ogóle to jest to i zrozumiałam wreszcie siebie", a czasami mogą pokazać jakby wzmocnić nasilić jakiś syndrom oszusta, czyli trochę takie poczucie, że no, nie, to jednak chyba nie to nie o mnie, tak? Albo wprost przeciwnie zwrócić uwagę, postawić akcenty nie do końca w tych miejscach, które na danej osoby są e, gdzieś tam rzeczywiście ważne. Są też takie publikacje, które właśnie bardzo się skupiają na tych mocnych stronach, co znowu oczywiście dla osób wysok jakby z wysokimi możliwościami i, i strukturą i e, e, o określonej konfiguracji objawów będą bardzo pomocne, bo pokażą jak przekuć te zasoby w swoje e, e, właśnie w, jako, jako coś, co mogę wykorzystać w życiu, a Mogą też powodować z kolei u osób, które mają trudności, właśnie poczucie, że co ze mną jest nie tak, bo u mnie to tak nie działa. Więc ja myślę sobie, że te różne publikacje, które mamy na polskim rynku, to jest trochę coś, co można potraktować jak taki no, sklep z różnymi ciekawymi rzeczami. Niektóre będą dla mnie bardzo przydatne i będą akurat o mnie, a do niektórych mogę podejść z pewną, z pewną ostrożnością. I bardzo zachęcam do tego, żeby zawsze sprawdzać, czy dana pozycja, dana rzecz, którą czytam ma. Bibliografię, w sensie, czy jest w jakiś sposób osadzona jednak e, e, w danych, e, i żeby sobie trochę rozróżniać, czy to, co czytam, to jest coś, co jest. Indywidualną historią danej osoby, człowieka, pary, jakimś opisem rzeczywistości, czy jest właśnie bardziej naukową pozycją, które na rynku gdzieś zagranicznym rzeczywiście są i są fajne kompendia, które opisują właśnie od takiej strony naukowej to, co my wiemy dzisiaj na temat ADHD, bo myślę sobie, że to są dwie zupełnie inne ścieżki publikacyjne, nie? Jedna to ta wiedzowa, a druga to ta z doświadczeniem. Za to jest super książka dla dzieci, dla dziecka i opiekuna, ja i moja DHD i to myślę, że obydwie możemy. A dla starszaków rozwiń skrzydła za DHD. Rozwiń skrzydła za DHD, bo to są takie bardzo fajne pozycje merytoryczne, które nie przeginają w żadną stronę. No, taką dawkę rzuciłyście w miarę, w miarę konkretną, ale to fajnie, bo to pokazuje też, że no jest, są jednak miejsca, które tą wiedzę jakoś tam gromadzą i przekazują i te osoby i dzięki temu osoby, które są na przykład zaraz po diagnozie też mogą czerpać trochę takiego wsparcia, prawda? I takiego pokazywania właśnie przez inne osoby, że Okej, okay. Dam, damy radę, jakoś, nie? Taką, wiecie, nadzieję. Zwłaszcza podcasta typowe. Ja nie słucham tego podcastu jakoś regularnie, ale słuchałem paru odcinków, no tam jest. No jakby trzonem jakby podcastu jest to, że się rozmawia z osobami, które, które mają między innymi ADHD, więc też te, te osobiste historie, mimo tego, że oczywiście wiedzę zawsze warto brać z jakichś źródeł takich merytorycznych i najlepiej popartych właśnie jakimiś danymi, jak Karolina mówisz, ale z, z takiego mojego doświadczenia, tego cukrzycowego wiem, że. No nic nie daje takich wiecie, takiej nadziei powiem to, jak, jak patrzenie, że ludzie, którzy doświadczają czegoś takiego samego albo przynajmniej podobnego, jak ja radzą sobie, i to pokazuje, że dobra, to ja też jestem w stanie. Nie? Wiem, że nie zawsze to musi być tak od razu myśleć, dobra, działamy, ale gdzieś tam się może po prostu pojawić coś takiego, że. Pomimo tego, że teraz gdzieś się trochę boję, to, to może być dobrze. Ja mam taki moment, z którym od jakiegoś czasu staram się kończyć każdy podcast w tym temacie, że ADHD nie jest nikomu na złość. I chciałabym, żeby to bardzo wybrzmiowało. ADHD nie jest przeciwko nikomu, ono po prostu jest. No dobrze, wskazam się. Popieram taką myśl, żeby to wybrzmiało, więc mam nadzieję, że. Wszystkie osoby, które dotrwały do tego momentu, dotrwały do końca, to po prostu wezmą sobie to do serca, tę myśl i, i będzie im ono towarzyszyć. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę. Mam wrażenie, że dotknęliśmy w zasadzie wszystkiego, co tam chcieliśmy, gdzie byliśmy w tym jakimś swoim planie i wszystko powiedzieliśmy. A gdybym dostał jakieś sygnały, że jak są jeszcze jakieś tam wiesz, że ktoś by chciał jeszcze o czymś posłuchać, to nie mieszkam po pierwsze Wam przekazać, a po drugie może zaprosić właśnie Was na jakąś drugą rozmowę. Więc tak, dziękuję wszystkim za słuchanie, moimi gościniami były dzisiaj Marta Cieśla i Karolina Zygart-Sadowska, psycholożki i psychoterapeutki, śledźcie, śledźcie dziewczyny w mediach społecznościowych, przede wszystkim na Instagramie, tak jak już mówiłem, linki znajdziecie w opisie odcinka, więc serdecznie Was tam zapraszam, a ja zapraszam też przy okazji na następny odcinek, który jeśli mój kalendarz nie kłamie i to jak sobie rozpisałem tematy, następny odcinek będzie o testamentach. Więc, więc bardzo Was do niego zapraszam i do usłyszenia. Dziękuję Ci za przesłuchanie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, zostaw proszę ocenę lub komentarz. Możesz mnie również wesprzeć w serwisie Patronite, co pomoże mi przygotowywać kolejne ciekawe tematy. Do usłyszenia.